Widzę, że Państwo jesteście spragnieni kontaktów ze sobą i bardzo się cieszę, że po raz kolejny organizujemy spotkanie, na którym możemy się przede wszystkim spotkać. Witamy kolejnych gości, którzy jeszcze przychodzą na spotkanie i rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski, ale również dla Świnoujścia. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na spotkaniu z posłami Nowej Lewicy. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Poselskiego Parlamentarnego Nowej Lewicy. Marcin Kulasek, sekretarz naszej partii. Wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. I Przemysław Koperski, członek Komisji Kontroli i Badania Finansów Publicznych. Pierwsza liga, jeśli chodzi... Tak, brawa, słuchajcie. Młodzi ludzie. Młodzi. Duchem, doświadczeni stażem pracy parlamentarnej. Bardzo ciężko pracujący w ostatnim okresie. Bardzo dużo inicjatyw poselskich, dużo ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy, bo pracy w opozycji. Wiecie Państwo, że ciężko się pracuje w opozycji. Chciałabym i taką konwencję dzisiaj przyjmiemy, że porozmawiamy o tych inicjatywach poselskich, które nasz klub parlamentarny, poszczególni posłowie, posłanki wnoszą. Porozmawiamy trochę o polityce tej opozycyjnej i tej może nawet przedwyborczej, bo nie jest przecież żadną tajemnicą, że zbliżamy się do okresu wyborów parlamentarnych, więc wszystkie pytania tutaj też są dozwolone. Liczę na to, że koledzy będą odpowiadać i zaspokajać Państwa ciekawość, ale to jest, będzie również czas dla Państwa, żebyście powiedzieli naszym posłom o tym, o swoich problemach, o swoich opiniach na temat tego, co się w Polsce, czy nawet w mieście dzieje. To będzie to spotkanie jest dla Państwa i dla Państwa tutaj koledzy posłowie przyjechali. To prawda. Zapraszam. Uzgodniliśmy z mediami, że konwencja będzie siedząca, żeby nie było problemu tutaj z filmowaniem. Ja tutaj oddaję do dyspozycji kolegom jeden mikrofon, ja będę miała pierwszy, będę starała się troszeczkę moderować to spotkanie. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał zabrać głos, to proszę podnieść rękę, ja będę obserwowała i będzie można się wypowiedzieć. Tak, bardzo proszę, jeśli są osoby o różnych poglądach, niekoniecznie lewicowych przecież, bo zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców Świnoujścia, to bardzo proszę o zachowanie kultury, wypowiedzi, wyrażania opinii. Jesteśmy tutaj po to, żeby ze sobą rozmawiać i wymieniać się tymi poglądami na różne tematy, tak? Zaczynamy. Panie Przewodniczący, Krzysztofie drogi, bardzo Cię proszę. Dzień dobry, ja siadam, tylko się przywitam na stojąco. Bardzo mi miło i cieszę się bardzo. Dziękuję za to zaproszenie Joannie, że nas przywitała w Świnoujściu, ale też dziękuję Państwu, że w czwartek, nie tak późnym popołudniem, ale jednak się spotkaliśmy i mamy okazję porozmawiać. Myślę, że ta rozmowa będzie miała przebieg taki, że będziemy przede wszystkim też z Państwa się korzystać, bo rozmowa o przyszłości to jest rozmowa o tym, jak chcemy widzieć teraźniejszość i jak wyobrażamy sobie przyszłość. I o takich sprawach chcielibyśmy z Państwem porozmawiać. Oczywiście mówiąc o tym krajobrazie i politycznym, i partyjnym, i społecznym, który nas dotyczy, o tym, co przed nami, a przed nami, można powiedzieć, duży maraton wyborczy, bo już za kilka miesięcy, na jesieni, pewnie w październiku wybory parlamentarne, później w kwietniu wybory samorządowe, później w czerwcu albo w maju wybory do Europarlamentu, więc ten tryb wyborczy, który włączamy, który też jest elementem życia konstytucyjnego, bo przecież mamy pewne ramy, kampania parlamentarna to 4 lata, kampania samorządowa co 5, daje też takie poczucie, że zbliżamy się do kolejnych rozstrzygnięć, kolejnego pola tych rozstrzygnięć, a my na Lewicy mamy też swój plan na te wybory, bo każda partia polityczna, każda grupa społeczna chciałaby coś osiągnąć. My uważamy, że idzie czas dla opozycji, idzie czas dla Lewicy i idzie czas na zmiany. To znaczy walczymy o pełną pulę. Uważamy, że w roku 2023 warto by było wygrać te wybory nie tylko dlatego, żeby spełniać swoje programy, ale też żeby rozliczyć to, co było w przeszłości i nie dopuścić do tego, żeby w Polsce władza się wyostrzała. Tak ją my na Lewicy na pewno oceniamy. To znaczy czytamy te ostatnie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości na dwojaki sposób. Oczywiście doceniamy niektóre problemy, które zostały rozwiązane, albo polityki społeczne, które zostały wprowadzone. To nie jest tak, że opozycja dzisiaj na Lewicy jest totalna. My jesteśmy racjonalną opozycją, która wie doskonale, że wiele spraw, które zostało rozwiązanych, trzeba utrzymać. Dlatego mówimy wprost, że programy społeczne, które wprowadzało PiS,
za czasów lewicy, jeżeli lewica będzie w rządzie, nie będą cofane. U nas nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby płacę minimalną obniżać, żeby nie wypłacać emerytur dodatkowych, żeby nie powalczyć o waloryzację emerytur czy rent, żeby wprowadzić wyższy wiek emerytalny, żeby zabrać 500+. Ja nie mówię, że ktoś to chce zrobić, ale gdyby lewica była w rządzie, a komukolwiek przyszłyby takie rozwiązania do głowy, to na pewno na lewicy jest głębokie przekonanie, że na pewno byłoby weto. Nie pozwolilibyśmy na takie rozwiązania. Z drugiej strony wiemy, ile spraw zostało niezałatwionych, a które PiS obiecywał, jak na przykład polityka mieszkaniowa. Dzisiaj dotkliwa, bo powodująca, że chcesz iść po mieszkanie, musisz iść po kredyt. Chcesz iść po kredyt, dostajesz olbrzymie raty. Koło się zamyka, mieszkania nie masz. Więc zdajemy sobie sprawę, że to jest problem, który trzeba rozwiązać. Mamy świadomość, że bardzo dużo jest do naprawienia w polskiej edukacji, która zamiast stawać się przyszłościowa i promłodzieżowa, stała się indoktrynacyjna i polityczna. To jest dla nas coś, co uważamy, że jest czarną plamą na mapie ostatnich kilku lat polskiej szkoły. Podobnie myślimy o sprawach dotyczących budowania przyszłości. Stawiać chcemy na sprawy i społeczne, ale te i prawno-człowiecze. My mamy też świadomość, że na opozycji nie wszyscy musimy się zgadzać. I nikt tego nie oczekuje, ale wszyscy mamy prawo do marzeń. A tym marzeniem jest nie tylko zmiana władzy dla władzy, bo chcemy rządzić, ale dla wprowadzenia nowej reformy, nowego myślenia o państwie. Co dla nas na lewicy jest takim nowym myśleniem o państwie? Uważamy głęboko, mamy nawet przekonanie, że państwo trzeba modernizować. O mieszkaniach trochę powiedziałem, ale ta modernizacja musi być na przykład w ochronie zdrowia. Ochrona zdrowia to w Polsce po pandemii ta usługa publiczna, która została bardzo doświadczona. Pieniądze zostały wielkie obiecane, a mało zostało zrobione. My mamy program, który wskazuje, że po pierwsze uważamy, że trzeba seniorom wyjść naprzeciw i zapewnić tanie leki. Leki za 5 zł maksymalnie na receptę. Ktoś mówi, że to jest nie do zrobienia, my złożyliśmy taką ustawę. Ona ma pozytywne rekomendacje wielu instytutów badawczych mówiących, że to jest do zrobienia, bo w polskiej kasie z budżetu państwa i poprzez różnego rodzaju refundacje miliony złotych w tym obszarze ucieka. Druga rzecz to reforma szpitali, oddłużenie i doprowadzenie do sytuacji, że na wizytę u lekarza specjalisty nie czekamy po 2 lata w kolejce, ale skracamy to najpierw do 0,5 roku, a później jeszcze bardziej, bo to też jest możliwe. Jeżeli dobrze będzie zorganizowana sieć szpitali, jeżeli będziemy umieli dokonywać rzeczywiście wniosków z analityki dzisiaj nowych technologii, cyberprzestrzeni, która pozwala zobaczyć, gdzie jest najwięcej pacjentów potrzebujących, to te wizyty można skrócić. Dlatego ochrona zdrowia na pewno w programie Lewicy będzie miała bardzo duże znaczenie. Podobnie myślimy o pokoleniach, bo ten program nasz lewicowy też jest nastawiony na takie pokolenia jak młodzi, średni i starsi. To nie jest tak, że komuś dajemy więcej, komuś mniej, ale myślimy o wszystkich. Dlatego, że młodemu trzeba pomóc w edukacji, ale i w starcie życiowym. Trzeba mu zapewnić mieszkanie, ale też powiedzieć, że praca będzie godna, że nikt nie będzie cię wykorzystywał na śmieciówce. Będziesz mógł liczyć na to, że jak będziesz pracował, to będziesz godną emeryturę dostawał. Emerytowi mówimy, nie 13, 14 emerytura jest plastrem na wszystko. Bo 13 i 14 emerytura jest ważna, jak jest system kiepski. A w Polsce jest kiepski system. Dlaczego? Dlatego, że nie ma dobrych waloryzacji. My mówimy, zamiast 13, 14 emerytury, waloryzacja 20%. Co to oznacza w liczbach bezwzględnych, w tych w kieszeni, które pozostają? Jak dzisiaj PiS mówi, damy 1000 zł więcej jednej czy drugiej emerytury, to rocznie jest 2000. Rocznie 2000. A my mówimy, my będziemy dopłacali po 500 zł miesięcznie. A 500 zł miesięcznie, to jakbyśmy tego nie liczyli, 6 tysięcy. Czyli 4 tysiące więcej. Co się bardziej opłaca? Myślę, że perspektywa systemowych rozwiązań, czyli waloryzacyjnych, a nie rozwiązań, które dają plasterek, bo akurat tak są przydzielone te pieniądze, że przychodzą przed wyborami. To dla nas jest przekupywanie, a nie myślenie o tym, jak pomagać systemowo. Ale też myślimy o klasie średniej, o tych, którzy najwięcej zarabiają, którzy wkładają do budżetu najwięcej pieniędzy. Czyli o ludziach, którzy pracują na starszych, ale też zapewniają przyszłość młodszym. W tej klasie średniej jest duży potencjał. Dlatego my mówimy, trzeba zorganizować system podatkowy. Po pierwsze wprowadzić podatki, które będą przejrzyste. Wszyscy je rozliczacie. Bez względu, czy jesteście starsi, czy młodsi, płacicie PIT-y, płacicie swoje wynagrodzenia, albo ktoś za was to robi. Ale robimy to. Wiecie doskonale, a już niedługo pewnie się dowiecie, bo wszyscy musimy się rozliczyć, my również, że po tym Polskim Ładzie będzie wielki chaos. Tak duży chaos, że nawet księgowi nie wiedzą, jak mają policzyć niektóre składki. Więc nie wiemy, gdzie będziemy i dokąd będziemy zmierzali. Mamy więc poczucie, że ta reforma musi być odwrócona, ale w taki sposób, żeby nikogo nie urazić. To znaczy, my nie chcemy odwrócić systemu, go zdemolować. My chcemy, żeby najbogatsi płacili więcej. Tak, tego chcemy. Ale co to znaczy więcej? I dla kogo to jest więcej? Jak ktoś zarabia rocznie 200 tysięcy złotych, a są tacy, bo to jest 20 tysięcy złotych miesięcznie, to ten, co zarabia 200 tysięcy, rzeczywiście powinien płacić 40% podatku. No to jest w naszym mentalnym DNA i uważamy, że to nie może być tak, że podobny podatek 20% na przykład płaci ktoś, kto zarabia 3-5 tysięcy złotych, bo to jest niesprawiedliwe. To znaczy, ci, których jest więcej i płacą więcej,
powinni, i płacą dzisiaj stosunkowo więcej procentowo, powinni mieć świadomość, że te procenty muszą być dla nich łagodniejsze, a dla tych, którzy mają więcej pieniędzy w gotówce, bo tyle dostają, tyle zarabiają, bo też biznesmeni, płacą więcej. I to jest myślenie o państwie społecznej sprawiedliwości. Tak lewica to widzi. Ale w tej całej perspektywie ważne jest też, jak chcemy naprawić gospodarkę. Sami to czujecie, chodźcie do sklepów, macie świadomość, ile rachunki poszły do góry, co się dzieje. Dzieje się źle, bo nie mówimy prawdy Polakom. W wielu miejscach tak naprawdę nadwyrężamy tą prawdę, mówiąc, jakoś to będzie. Benzyna, jaka jest, taka jest. My mówimy, jest wojna, okej, coś tam w tej benzynie się poszło do góry. Ale ta benzyna powoduje, czy ropa, że mamy droższe łańcuchy dostaw, że chleb, jajka, czy cokolwiek jest droższego, idzie do góry inflacja, a na koniec my wszyscy płacimy droższe rachunki. Więc my mówimy, że trzeba walczyć z inflacją i z drożyzną, żeby wszystko się zmniejszyło, ale żeby to się udało, to bez Unii Europejskiej sobie nie poradzimy. Możemy zakłamywać rzeczywistość, mówić, że ta Europa nie za dużo nam daje, PiS się z nią lubi kłócić, my nie chcemy się z nią kłócić. My uważamy, że można być twardym partnerem w Unii Europejskiej, że można Brukselę traktować jako partnera, ale można też na tych relacjach partnerskich korzystać. To korzystne dla nas rozwiązanie to jest sięgnięcie pomiędzy z Funduszu Odbudowy, pieniądze, które się Polsce należą, ale uważamy też, że po PiS-ie trzeba naprawić praworządność, która spowodowała, że w Polsce nie ma tych pieniędzy. Praworządność jak trzeba naprawić? Po prostu trzeba przyjąć ustawy, które będą naprawiały to, co pan Duda, co pan Morawiecki, pan Kaczyński, pani Szydło doprowadzili i w jakim miejscu jesteśmy. To, że dzisiaj nie ma tych pieniędzy z Funduszu Odbudowy, to nie jest tylko jakaś wojna między panem Ziobrą a panem Kaczyńskim. Prawda jest taka, że pan Kaczyński z panem Ziobrą tak zaplanowali reformy, że myśleli, że będą fajne, a skończyły się jak się skończyły. Dzisiaj proces w sprawie cywilnej czy w sprawie karnej w sądzie w Szczecinie będzie trwał tyle samo albo dłużej niż trwał 6 lat temu. A PiS opowiadał, że będzie krótsze procesy. Nie ma krótszych procesów. Za to jest wielka zadyma w jakimś Trybunale Konstytucyjnym, którego PiS nienawidzi, albo upolitycznym, w Sądzie Najwyższym i w innych instytucjach konstytucyjnych, które powinny mieć charakter wolnych od wpływów politycznych. PiS tego nie zapewni. I przy PiS-ie też nikt nie naprawi wymiaru sprawiedliwości. Możecie być zatem pewni, że to myślenie lewicy o państwie jest całościowe. To znaczy pomysł na wiele obszarów. Ja o wielu nie powiedziałem. Koledzy też będą mówili i o tym, co zamierzamy naprawić i jak politycznie wygląda też układ się sił. Koledzy za chwilę powiedzą. Ale mamy program, który dotyczy polityki ekologicznej, bo przecież ekologia, klimat i ochrona środowiska będzie z pieniędzy europejskich olbrzymie pieniądze będą do wydatkowania. To jest 15 miliardów euro. 15 miliardów euro to jest 70 miliardów złotych. My tyle wydamy w najbliższych kilku latach. Jak ktoś chce to uczciwie wydawać, to musi wiedzieć, że na przykład bezpieczeństwo energetyczne dzięki farmom wiatrowym może być zapewnione w sposób łatwy. Bo tak Europa się rozwija. W takim miksie energetycznym, żebyście płacili mniejsze rachunki i my, i wy. Bo tu nie chodzi o to, żeby to pomagać komukolwiek. To wszystkim sobie pomagamy. Mamy program dotyczący też rozwoju bezpieczeństwa. Mamy programy dotyczące różnego rodzaju obszarów, które pewnie na spotkaniu w pytaniach się pojawią. Nie chcemy też zagadywać, bo to dzisiaj wasze jest spotkanie. Robimy to wprowadzenie, żeby też położyć pewien fundament pod to, z czym chcemy rozmawiać, ale na wszystko jesteśmy otwarci i pewnie pytań nie będzie mnogość. Jakich nie będzie, to z przyjemnością będziemy dalej opowiadali. Oddam głos moim kolegom i po tym wprowadzeniu też pozwolimy sobie was zapytać i będziemy z chęcią też odpowiadali na wszystkie pytania. Nie krępujcie się. Jak widzicie, u nas na spotkaniu nie ma barierek. U nas nie ma kogoś, kto rozdaje karteczki i mówi zadaj pytanie. My jeździmy dzisiaj po całym województwie. Jesteśmy. Swoje karteczki może się przynosić. Ważne, żebyśmy wy im nie wdawali. U nas nikt nie mówi, nie może zadać pytania, bo prezes jest przygotowany tylko do 4, a 6 się nie może zdarzyć. Mogą być trudne i łatwiejsze pytania. Mogą być pytania takie, które uważacie, że są lokalne. Na takie też jesteśmy gotowi. Zresztą macie świetną tutaj i samorządowczynię, ale też naszą koleżankę, Jasię Agatowską, która przez lata z nami pracowała, ale też oddała temu miastu, Świnoujściu, swoje serce. Więc myślę, że też nam będzie pomagała, a my będziemy pomagali jej, bo chodzi o to, żeby w takich miastach też państwo jako struktura władzy pomagało, bo musi pomagać, bo przykładem tego jest tunel albo inne okoliczności, które wokół niego się będą toczyły. Chodzi o to, żeby pomimo dobrych rozwiązań o tych, które są dotychczas nie zapominać. I też jesteśmy gotowi na taką rozmowę, z chęcią o tym porozmawiamy, bo wiemy doskonale, że samorząd terytorialny, czyli wy, wasze problemy i nasze problemy, bo też jesteśmy samorządowcami, byliśmy, muszą być rozwiązywane również przy udziale państwa. Jeżeli państwo się nie będzie angażowało w to, żeby pomóc samorządom, samorządy będą miały kiepską pozycję, przez to na przykład nie będzie oświetlenia w mieście, gorsze będą drogi, albo będzie można mniej korzystać z ochrony zdrowia. To jest jak symbioza. Państwo z samorządem musi funkcjonować, bo na końcu jest obywatel. I w tej ścieżce obywatelskiej najważniejsze, żebyśmy dostrzegali kogoś, dla kogo jesteśmy. A jesteśmy dla was. Marcin Kulasek.
Państwo pozwolą, że się przedstawię. Marcin Kulasek, poseł z Warmii i Mazur, dokładnie z Olsztyna. Miło mi gościć. Pierwszy raz jestem w Świnoujściu, tak się złożyło. Piękne miasto, żeśmy chwileczkę chcieli morze zobaczyć, bo w tym roku jeszcze z kolegami żeśmy nie widzieli, więc jest mgła, ale zdjęcie wyszło, także zaliczone. Jeżeli Państwo pozwolą, to usiądę. Szanowni Państwo, jeździmy na spotkanie, bo tak jak Krzysztof powiedział, Lewica nie boi się spotkań z ludźmi. My spotykamy się na bazarach, rozmawiamy z ludźmi, rozmawiamy o ich problemach. Zaczęliśmy to nasze objeżdżanie, że się tak wyrażę kolokwialnie, po Polsce już w wakacje zeszłego roku. Wtedy z projektem Bezpieczna Rodzina jeździliśmy, rozmawialiśmy z Polakami o inflacji właśnie, o drożyźnie, o tym, co rzeczywiście i najbardziej ich boli. Wtedy też była na topie czas problemu z węglem. Niektórzy mieli dostać dopłaty do ogrzewania, niektórzy nie. W końcu presja ma sens. Cała opozycja mówiła o tym, że nie wolno dzielić Polaków, nie wolno tylko dać dopłat do węgla. Jak ktoś inny ogrzewa mieszkanie czym innym, to też powinien dostać dopłaty. No i rządzący się ugięli pod tym, więc to się stało. Fajnie, że zimy nie mamy takiej ostrej, jak mogłaby być, więc rzeczywiście z tym węglem problemów większych nie ma. Szanowni Państwo, jeździmy z projektem w tej chwili Renty Wdowie. I to jest nasz projekt, który złożyliśmy go w zeszłym roku, w maju 2022 roku, ale jako projekt poselski pani marszałek Witek schowała go do tak zwanej zamrażarki i leży. Więc postanowiliśmy wyjść, ponieważ mamy takie badania, które pokazują, że zainteresowaniem Polaków tym projektem jest ponad 70%. 70% Polaków uważa, że ten projekt jest potrzebny. Mówimy o tym, że trzeba też zabezpieczyć naszych najstarszych obywateli, czyli seniorów. To im pomaga, bo w skrócie mówiąc, zresztą przywieźliśmy materiały, myślę, że też Państwo wiecie już, bo o tym projekcie dużo mówimy. Chodzi o to, że po śmierci jednego z współmałżonków, żeby w gospodarstwie funkcjonować dalej, w gospodarstwie domowym, ta druga osoba, która pozostaje, żeby mogła otrzymać połowę renty zmarłego współmałżonka, bo jak wiadomo, zostają te same opłaty, zostają wydatki te same, a drugiej osoby nie ma i wtedy jest naprawdę problem. To jest projekt bardzo potrzebny. My w ogóle mamy taki pakiet senioralny dotyczący bezpiecznego seniora, tak go nazywamy. Tam wspominał o tym Krzysztof, są leki za 5 zł, jest druga waloryzacja rent i emerytur, zwiększenie zasiłku pogrzebowego. To są smutne rzeczy, ale niestety każdego prędzej czy później z nas to czeka i uważamy, że bez tego ludzie sobie nie poradzą. Zasiłek pogrzebowy, przypominam, w tej chwili 4000, my chcemy go zwiększyć do 7000, a był wcześniej 6. Szanowni Państwo, też mówimy o bonie senioralnym, bo nasi seniorzy też często nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać raz do roku na wakacje, bo ich fizycznie nie stać. Więc to są projekty, z którymi Lewica jeździ i z którymi chce rozmawiać. Ewentualnie jeszcze jak Państwo się z nimi zapoznacie, to chętnie coś zmienimy, coś poprawimy, żeby wszystko funkcjonowało lepiej. Ale stawiamy, tak jak powiedział Krzysztof, na rozwiązania systemowe. Szanowni Państwo, ponieważ oprócz tego, że jestem posłem, jestem również sekretarzem generalnym tej partii, a ogromnymi krokami zbliżają się wybory najważniejsze. My mówimy o tym jednoznacznie. Lewica od samego początku była za współpracą na opozycji i mówiliśmy, że jesteśmy gotowi również do startu na jednej wspólnej liście, ale przyszedł ten czas, który musimy sobie jasno powiedzieć, że jednej listy opozycji nie będzie i to nie Lewica to zamknęła ten projekt, tylko inne ugrupowania, które się jednoznacznie określiły, że nie wystartują na jednej wspólnej liście. Ale to nie szkodzi. Uważamy, że nadal można odsunąć tą złą władzę, która obecnie rządzi, czyli Zjednoczoną Prawicę. Najważniejsze, żeby dogadać się później po wyborach, po odsunięciu PiS od władzy. I tak się stanie, Szanowni Państwo, bo nie ma wroga na opozycji. To nie jest hasło, które żeśmy tylko tak rzucili jako Lewica i które udajemy, że się spełni. Uważamy, że tak powinno być, bo priorytetem rzeczywiście jest odsunięcie PiS od władzy, ale niektóre partie, przynajmniej
nasza lewica jest również przygotowana do tych pierwszych 100 dni, bo one będą najtrudniejsze po odsunięciu PiS-u od władzy. Wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, mamy projekty. Jesteśmy trzecim klubem pod względem wielkości, szanowni państwo, w Parlamencie Rzeczypospolitej, ale najbardziej pracowitym. Złożyliśmy ponad 220 ustaw. To są ustawy związane również z funkcjonowaniem państwa, nie tylko związane z światopoglądem. 85% z nich dotyczy właśnie poprawienia bytu naszych mieszkańców, naszego kraju. Więc jesteśmy do tego przygotowani. Ostatnio, jeżeli chodzi o lewicę, połączyliśmy wszystkie struktury lewicowe. To się wydarzyło w poniedziałek tego tygodnia. Zarówno partia Nowa Lewica, którą tu reprezentujemy, jak i partia Razem, nasza zaprzyjaźniona młodsza siostra czy młodszy brat, jak to chce nazywa. Z nimi mamy strategiczny sojusz już od grudnia zeszłego roku, natomiast teraz w poniedziałek partia PPS i partia Unia Pracy, dwie mniejsze partie lewicowe, podpisały z nami porozumienie. Myślę, że przed 1 maja w kwietniu, Krzysztof, też się zgodzisz, z naszym strategicznym partnerem, związkami zawodowymi skupionymi w OPZZ-cie, czyli Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, też podpiszemy takie porozumienie i nikt nie będzie miał już innego wrażenia, że właśnie lewica jest tu i w tym miejscu, w jednym miejscu i startuje na jednej wspólnej liście. Skoro się nie udało zrobić jednej listy, a będą najprawdopodobniej 3 listy opozycji, tej mówię o opozycji demokratycznej, to gwarantujemy, że lewica jest na jednej liście i każdy wyborca, który, powiem tak, z uśmiechem serca ma po lewej stronie, będzie wiedział, gdzie odnaleźć tą lewicę. Szanowni państwo, my jesteśmy przygotowani do tego, tak jak powiedziałem, żeby odsunąć PiS od władzy i my na pewno dogadamy się na opozycji. To chciałem państwu zagwarantować. Jestem przekonany, że jak wszyscy pójdą do wyborów, to uda się to zrobić, bo wiemy, chyba państwa tu nie muszę przekonywać, skoro przyszliście na to spotkanie, że Prawo i Sprawiedliwość robi krzywdę naszemu kraju. Dwa zdania o środkach KPO, o których Krzysztof już wspominał, bo to ważna rzecz. Lewica co do tych środków zawsze szła prostą drogą. Myśmy ponad 20 miesięcy temu, Krzysztof, to jest ile już? 668 dni czekamy na środki z Unii Europejskiej, za którymi głosowaliśmy wtedy. Dostaliśmy za to trochę po głowie, bo próbowano w nas wmanewrować, że mamy jakiś sojusz z PiS-em, bo głosujemy za tymi pieniędzmi. Nie, my głosowaliśmy za pieniędzmi właśnie dla Polek i Polaków. Po COVID-zie, który zdziesiątkował większość firm po tym, co się wydarzyło przy obecnej drożyźnie, przy obecnej inflacji, uważamy, że te pieniądze tu i teraz Polkom i Polakom są potrzebne i dlatego wtedy byliśmy za. Ostatnio podczas wcześniejszych sejmów przy ustawie o Sądzie Najwyższym również daliśmy zielone światło. Nie byliśmy przeciwni ustawie, chociaż nie zostały wszystkie rzeczy spełnione, o które wnioskowała między innymi Lewica. Jednak uważamy, my to tak nawet nazwaliśmy, szanowni państwo, te pieniądze to taki drugi plan Marszala dla Polski. Pierwszy wiadomo, z jakich powodów nas ominął, a ten drugi, no niestety pan Ziobro i spółka próbują też zabrać Polkom i Polakom. Te pieniądze są potrzebne, nieważne kto w tej chwili rządzi, uważamy, że tu i teraz. Pewnie tak się stanie przez to, co zrobił pan prezydent Duda, że te pieniądze nie przyjdą przed wyborami. No ale jak opozycja przejmie władzę, to na pewno się pojawią, bo są Polkom i Polakom potrzebne. Szanowni państwo, ja pracuję w 3 komisjach. Jestem wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w tej sytuacji, którą mamy, wojnie na Ukrainie, napaści agresora Putina na Ukraińców. Jestem do dyspozycji, jeżeli państwo będą chcieli porozmawiać czy zadawać jakieś pytania. Jestem również w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Jestem przewodniczącym podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Tak się złożyło, że na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim popełniłem doktorat z technologii żywności. Z tego jestem, z pierwszego wykształcenia technologii żywności. Zresztą tu innego doktora też mamy, który nawet nad habilitacją pracuje. Ja już trochę odpuściłem. I trzecia komisja, w której pracuję, ze względu też podobieństwa do waszego województwa, Warmia i Mazury, czy zachodnie Pomorze, to regiony rolnicze. Pracuję w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc jestem w tej materii do dyspozycji. I oddaję głos mojemu przyjacielowi Przemkowi Koperskiemu. Proszę bardzo.
Dziękuję. Dzień dobry, Przemysław Popelski. Przyjechałem do Państwa z Bielska-Białej. Najdalej miał. I muszę się pochwalić, jestem pierwszy raz też w Świnoujściu. Też zobaczyłem morze, za co moim kolegom bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ byłem pasażerem samochodu, w którym podróżowaliśmy i uzależniony byłem od ich decyzji, a decyzja mogła być tylko jedna, żeby przyjeżdżając tutaj zobaczyć morze. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to też już na siedząco. Oprócz tego, to chciałem się jeszcze, że zobaczyłem morze, to chciałem się jeszcze pochwalić. Podobnie jak koleżanka, że jestem też samorządowcem z dużym doświadczeniem i nadal się czuję samorządowcem, a pierwszy raz radnym powiatu zostałem wybrany 25 lat temu, w 1998 roku. On tylko tak młodo wygląda. I zapraszam Państwa oczywiście do mojego okręgu wyborczego. Wtedy byłem radnym wybranym między innymi z gminy Wilkowice, Buczkowice, Szczyrk. Może Państwo znacie te miejscowości znane z tego, że sprzyjają narciarzom i są dobrą bazą wypadową w góry. Szanowni Państwo, ale oprócz tej pracy samorządowej, pochwalę się, byłem również wiceprezydentem miasta, w którym jako pierwsi wprowadziliśmy program in vitro w Polsce. W Częstochowie, tam gdzie prezydentem jest prezydent Matyjaszczyk, 2012 rok, także też można właśnie o tym wspomnieć, jak już się tak trochę chwalimy, to też warto o tym powiedzieć. No musimy się w parlamencie pracuję w Komisji Ochrony Środowiska, zajmuję się sprawami czystego powietrza i muszę Państwu powiedzieć, że zazdroszczę trochę tutaj, choć spacerowaliśmy pomimo mgły plażą, to jednak pełną piersią można oddychać. W górach nie zawsze to się udaje, w województwie śląskim nie zawsze się udaje oddychać pełną piersią i tego Państwu zazdrościmy. My mamy te problemy, z którymi musimy sobie poradzić. I jestem również członkiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. To jest komisja, która współpracuje, monitoruje funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnych Izb Rachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli Państwo pozwolicie, to zatrzymam się na chwilę na tym, ale nie będę też przeciągał, bo mógłbym mówić o tych spotkaniach z prezesem Banasiem i o tym, co on nam przedstawia całymi godzinami, ale umówiliśmy się, że to będzie, że każdy z nas powie kilka minut, zajmie kilka minut, a potem będziemy odpowiadali na pytania. I chcę Państwu powiedzieć, że te ostatnie jakby doniesienia pokazują, że w wielu miejscach nasze państwo nie działa prawidłowo. To przykład tego, że blokuje się wejście kontrolerów NIK-u do Orlenu. Co więcej, ci kontrolerzy, którzy tam zapowiedzieli się, że wejdą, dostali wnioski prokuratorskie w stosunku do nich. Możliwe, że będą wszczynane postępowania wyjaśniające. Takich rzeczy, takich standardów nigdy w Polsce po prostu nie było. To, żeby nie wpuścić kogoś do spółki, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa, to się po prostu w normalnych sytuacjach nie mieści w głowie. Dzisiaj mamy kolejne doniesienia mówiące o tym, że kontrolerzy nie zostali wpuszczeni na giełdę papierów wartościowych. Jest tam taka spółka córka, która zajmuje się ustalaniem wskaźnika WIBOR. To jest ten wskaźnik, który ma przełożenie na oprocentowanie kredytów od nieruchomości w bankach. I tam również kontrolerzy NIK-u nie zostali wpuszczeni. Kolejne doniesienie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kilkaset milionów złotych, które zostało rozdysponowane również dla firm, które dopiero co niedawno zostały utworzone, które mają kapitały założycielskie w granicach 5000 zł, które nie mają doświadczenia. To budzi nasze obawy, budzi obawy kontrolerów NIK-u. Dlatego też tak ważne jest, i to jest zawarte w programie Lewicy, żeby w końcu Najwyższa Izba Kontrola i kontrolerzy NIK-u mieli uprawnienia prokuratorskie. Dzisiaj to zależy od, widzimisię, oczywiście prokuratury, czy taki wniosek po doniesieniu zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy też nie. Na ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej muszę Państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich 3 lat tych wniosków do prokuratury udokumentowanych było ponad 160. To jest 160 wniosków o ściganie osób, które mogły dopuścić się nieprawidłowości w swoich działaniach. Ja mówię tutaj o danych chyba z listopada czy z października ubiegłego roku. W każdym raporcie corocznym otrzymujemy kolejne informacje o kolejnych nieprawidłowościach. Niestety prokuratura te postępowania wszczyna w stosunku raptem do kilku osób. Mamy nadzieję, że dzięki tym uprawnieniom prokuratorskim
będzie oczywiście większa siła też tych kontrolerów, którzy przychodzą sprawdzać, czy finanse publiczne są właściwie prowadzone, ale też od razu taka sprawa będzie mogła trafić przed sąd i to sąd będzie rozstrzygał, czy materiał dowodowy jest odpowiedniej wagi, czy też nie. Dlatego na ostatniej konwencji dotyczącej bezpieczeństwa naszego państwa, oprócz tego, co mówił Krzysztof, co mówił Marcin, mówiliśmy również, że bardzo ważną sprawą są kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa finansów publicznych i te uprawnienia prokuratorskie NIK-owi Lewica po prostu chce dać. Jestem do Państwa dyspozycji, bo jak mówię, nie chcę przeciągać. Mam nadzieję, że mój region dobrze Państwu się kojarzy. To na końcu chcę tylko wspomnieć, a myślę, że część z Państwa miała okazję kiedyś jeździć Fiatem 126P, który jest produkowany w moim Bielsku-Białej, z którego przyjechałem, że dzisiaj, znaczy w tym roku, może nie dzisiaj, bo to w czerwcu akurat, mija 50 lat od wypuszczenia pierwszego malucha z taśm produkcyjnych w Bielsku-Białej. Gratulujemy, to taki wiek, jaki my mamy de facto w przybliżeniu równolatek. Szanowni Państwo, ja bym proponowała może tak, jak Państwo widzicie, mamy z kogo być dumni, bo Lewica po pewnych perturbacjach, które stały się naszym udziałem, też nie ma co przecież tego ukrywać, że spotkały nas kłopoty, które wypchnęły trochę na własne życzenie, trochę z powodu różnych okoliczności, wówczas działania Platformy Obywatelskiej, bardzo agresywnej w stosunku do Lewicy, nas i błędów taktycznych, które zostały popełnione z parlamentu, ale to właśnie dzięki tym przedstawicielom parlamentu, kolegom, którzy dzisiaj do nas przyjechali, Lewica również do parlamentu wróciła. I to jest ogromny sukces, bo łatwo jest upaść, dużo trudniej jest się podnieść, więc my dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że walczymy o te wartości lewicowe w zakresie i gospodarczym, i światopoglądowym i one w dużej mierze stały się faktami dzięki Państwa pracy, bo ludzie w gminach, w powiatach, na wsiach o poglądach lewicowych doprowadzili do tego, że wróciliśmy do parlamentu, że dzisiaj nasi posłowie, przedstawiciele, jak widzicie, wykształceni, kompetentni, doświadczeni, otwarci, nie ma się czego wstydzić, wręcz odwrotnie, myślę, że mamy poczucie dumy, chcą nadal dla nas, może już dla naszych dzieci, wnuków bardziej, bo to też to wiek nas do tego predysponuje, niestety PESEL-e działają, walczyć o to, żeby po prostu w naszym państwie było normalnie. Ja bym zaproponowała taką konwencję, że chciałabym Państwu teraz oddać głos. Jeśli macie pytania do poszczególnych posłów, to bardzo proszę, zwróćcie uwagę na te rzeczy, które Was nurtują. Chciałabym prosić, żeby pytania były, czy opinie były w miarę zwięzłe, tak żeby jak najwięcej osób mogło głos zabrać. Może to dotyczyć spraw politycznych również, bo tutaj myślę, że niektórych z Państwa może interesować tak zwana kuchnia polityczna, jak to się dzieje i jak to wygląda na tych sejmowych korytarzach, czasami w kuluarach, czy oni się tam kłócą naprawdę, czy może nie. Jest okazja, żeby się o to też nawet zapytać. Mówię to z przymrużeniem oczywiście oka, ale również o jakieś konkretne sprawy społeczne czy gospodarcze, czy też o sprawy regionu, bądź też naszego miasta. Także proszę się nie krępować, nie ma to znaczenia, nikt tutaj nie będziemy siebie nawzajem oceniać, po prostu wyraźcie Państwo swoje myśli, zadajcie pytanie, które Was nurtują, powiedzcie, zapytajcie się o to, o co chcecie. Zbierajmy pytania po kilka. Dobrze, jeżeli będą pytania, a jeżeli będą opinie, to też bym prosiła poszczególnych panów, żeby się do nich ewentualnie odnieśli. Ze względu na, bym prosiła, żeby może tutaj podchodzić, bo jak widzicie, media są zainteresowane naszym spotkaniem i żeby było dobrze słychać, to zapraszam tutaj do mikrofonu, czy będę ja podchodziła, na ile mogę. Sali? To bardzo proszę w takim razie, żeby głośno mówić, tak? Proszę, Józef. Dzień dobry, Józef Kraszczak. Niepotrzebny, będzie słychać. Prawda, niech tak będzie. Pierwsze pytanie do pana wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Z tej racji, że akurat jest to zgodne z moim wykształceniem, zapytam,
po co nam Abrams? Czołg, który waży ponad 70 ton. Proszę mi pokazać w Polsce most, po którym on przejedzie. Jeden. To pierwsza rzecz. Jeden jest, ale to zagadka. I druga rzecz. Czołg, który nie może się przeprawiać pod niebo. To co? Po co nam to czołgi? A za te czołgi zapłacimy my. Z podatków, z tych cen, z tego wszystkiego. To by było pierwsze pytanie. Drugie pytanie bym miał do pana Gawkowskiego. Proszę mi powiedzieć, co się na tej Lewicy dzieje? Czy taka pani poseł Elżbieta Żukowicz może udzielać takich wywiadów, jakich udziela? A na czym ona opiera tą swoją opinię? Drugie pytanie w tym zakresie. Co jest z Andrzejem Rozenkiem? Jedynym człowiekiem, który stanął za mundurowymi, naprawdę odważnie. Zemkę też. Moment. Z tej racji, że byłem tyle lat wiceprzewodniczącym Związku Żołnierzy i Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Zarządu Głównego, ja wiem, który z posłów działał i jak działał. Bo z nimi cały czas utrzymywaliśmy kontakt. Ale najaktywniej działał Andrzej. A dzisiaj co zrobiliście? Chcecie, żeby on wszystko wyprowadził z Lewicy do PO? Bo ku temu to zmierza? Od kilku dni idzie w tukę ze Zdzisłem Czarneckim i chcą to zrobić? Do czego to doprowadzi? Czy nasza polska bezinteresowna zawiść w Lewicy też musi występować? Dziękuję. Dziękuję. Który z panów pierwszy? Bez chęci. Proszę. Na Lewicy to jest zgoda. Ja będę mówił już na stojąco, pozwolicie. Bo takie poczucie, że powinniśmy już odpowiadać sobie na takie pytania. Po pierwsze, ja jestem przekonany, że na Lewicy jest zgoda. A to, że ludzie odchodzą z Lewicy, to muszą sobie ci ludzie odpowiadać, czy są jeszcze na Lewicy, czy chcą być w innych partiach politycznych. Ja nie będę się odnosił do nazwisk, ale my nikogo z osób, które od nas odchodziły, nie wyrzuciliśmy. Nigdy. Od 4 lat Lewica nikogo nie wyrzuciła. Od nas odchodziły osoby, które chciały innej drogi. A że uwiarygadniają się, opowiadając inne historie, które nie są zgodne z rzeczywistością, to nie jest nasza wina. Ale nie usłyszycie też ode mnie złego słowa na tych ludzi. Niech każdy idzie swoją drogą. Jeżeli ktoś ma inną drogę i ma taki wybór, to niech ma. Ale wspomniałeś o sprawie dotyczących odbierania służbom mundurowym tego, co jest prawem nabytym. Otóż chciałbym przypomnieć sekwencję zdarzeń, które się wydarzyły, bo odpowiadając na takie pytanie, warto mówić o przeszłości, żeby wskazywać przyszłość. Platforma Obywatelska zaczęła służbom mundurowym, które pracowały w PRL-u, odbierać emerytury. Co? Zrobiła dalej, PiS zrobił to samo i poszedł jeszcze dalej. Czyli najpierw Platforma, później PiS spoliczkowały osoby, których nie powinno się policzkować, bo pracowały dla polskiego, też wolnego państwa. I dzisiaj jedyny klub parlamentarny, jedyny klub w całości, czyli nasi wszyscy posłanki i posłowie podpisali ustawę, która mówi o przywróceniu praw nabytych do tego czasu, gdzie Platforma wszystko odebrała. A czy Platforma Obywatelska? Bo powiedziałeś, że Andrzej z Platformą. Albo PiS. Mają takie ustawy? Nie. Czy łatwo jest przyjść na spotkanie, tak jak ja bym przyszedł do was, tak jak przychodząc czasami inni działacze partii, powiedzieć, my to zmienimy. A ja odpowiadam, to kawa na ławę. To kto ma te przepisy? Kto ma tą ustawę? Kto to zrobi? Bo my mamy. A dlaczego na przykład posłowie Platformy nie chcieli u nas tego podpisywać? Bo ja wiem, jak to będzie. Jak będzie przyszły rząd bez Lewicy, to ta ustawa nie będzie. Bez względu, kto tam będzie. Bo przypominam, że w Platformie Obywatelskiej jest dzisiaj co najmniej 7 osób, które było w SLD i przynajmniej jeden przewodniczący. SLD. Uczciwość w sprawach prostych, fundamentalnych musi być czymś, co jest namaszczone faktami.
A fakt jest taki, że tylko klub Lewicy, tylko klub parlamentarny Lewicy złożył ustawę, podpisał ją Marszałek Marszałkowski i zadeklarował coś, czego nie zrobiła żadna partia polityczna. I do tego namawiam. Lewica powiedziała, że nie będzie w żadnym rządzie, który nie przywróci tych praw. A inni mówią, my to jakoś naprawimy. Różnica jest taka, że my mówimy, przywrócimy godność, pieniądze, które zostały zabrane i jeszcze odszkodowania wypłacimy, a inni mówią, my coś wymyślimy. Różnica jest taka, że myśleć można 3 albo 4 następne lata, a ludzie w międzyczasie dalej będą umierali, bo wiesz, że umierają. Więc ja mam czyste sumienie i moi koleżanki i koledzy, że wiemy, co w takich sprawach robimy. My też nie pozostawiamy osób, bo wspomnieliście tutaj o posłance, która miała niefortunną wypowiedź. Ja już wczoraj rozmawiałem z przewodniczącym Federacji. Ja już wczoraj napisałem pismo wyjaśniające w tej sprawie, bo my w takich sprawach mamy pryncypia, których nie odstępujemy. Mamy poczucie, że możemy się pomylić. Ale my też wiemy, że jak ktoś coś z naszych posłów powie, albo gdzieś coś ma jakąś gafę, to zwrócimy uwagę i to naprawimy. Ale my byśmy chcieli, żeby na opozycji też tak wszyscy działali. Bo na opozycji łatwo jest patrzeć na lidera. Mówi się, że w Platformie jest lider Donald Tusk. No Donald Tusk się nie myli, ale jego posłowie posłuchajcie, co mówić, co oni mówią. Przecież tam jest masa konserwy. To Lewica musi być w rządzie, bo z nią będziemy mieli gwarancję tego, że jak my coś mówimy, to to załatwimy. Bo inaczej będzie tak, że będą to załatwiali, tylko w słowach. Znaczy usłyszy na przykład służby mundurowe, usłyszą dobra, mamy plan, Rozenek będzie nad tym pracował. No to zobaczymy, kiedy to będzie. Ja lubię bardzo Andrzeja, koledzy moi też lubią Andrzeja, Agata, nie Asia, też znam Andrzeja bardzo długo, wszyscy znamy Andrzeja, no i co z tego? No i to jest bardzo fajny kolega, ale już nie jest naszym kolegą w naszym klubie. Nie będziemy go krytykowali, idzie swoją drogą. My mamy swoją drogę, nasza droga mówi tak. Jesteśmy, mamy swoje DNA, wiemy, co chcemy naprawiać i na pewno błędów nie będziemy popełniać. A inni niech odpowiadają za siebie. Wiemy też, na czym będzie polegała siła w nowym rządzie. W nowym rządzie ten, który będzie miał dużo mandatów, będzie miał dużo posłanek i posłów, będzie współdecydował. Których ktoś nie będzie miał tych posłów, nie będzie współdecydował. Bo tak wygląda kuchnia polityczna. Tak jak wygląda w samorządzie w Radzie Miasta, tak jak wygląda w województwie, tak jak wygląda w Polsce. Można wiele powiedzieć na spotkaniu przedwyborczym, a później można przyjść i powiedzieć, tak nie będzie. Ja przypominam, jak w 2011 roku na spotkaniu wyborczym, na którym było jedynie 6 tysięcy ludzi, Donald Tusk mówił, że nie podniesie nigdy wieku emerytalnego. No podniósł czy nie podniósł? Ja bardzo lubię Donalda Tuska. Uważam, że jest znakomitym liderem Platformy, który wyniósł Platformę do powrotu do dużego poparcia, ale wiem jedno. Lewica ma być sumieniem każdej partii, która będzie w Polsce rządziła, tej dzisiaj opozycyjnej oczywiście, bo chcemy fundamentalnie odsunąć PiS od władzy i Lewica fundamentalnie będzie stała na swoich pozycjach. My nie odejdziemy od spraw takich, bo ty powiedziałeś o sprawach dotyczących służb mundurowych, ale w naszym DNA jest innych wiele rzeczy. My jak mówimy rozliczyć Kościół, to my chcemy rozliczyć Kościół. Jak ksiądz był pedofilem, to ksiądz ma siedzieć w więzieniu, a nie mówimy, przymykamy oko i mówimy, ale który ksiądz, bo nie widzimy go. My go widzimy, bo mamy listę tych księży. Jak mówimy, że ksiądz ma być rozliczony i ma płacić podatek, to my mówimy, dlaczego ksiądz ma nie płacić podatku i mieć kasy fiskalnej, tak jak na przykład ma murarz, albo kucharz, albo nauczyciel płaci podatki. Dlaczego ksiądz ma nie płacić paragonu, wystawiać za ślub albo za pogrzeb, bo co? Kościół ma być tak samo traktowany jak zwykły obywatel. I nie chodzi o to, żebyśmy wywracali do góry nogami wszystko. My nie chcemy tutaj szaleństwa, my chcemy normalności, rozdziału państwa od kościoła. Jak mówicie o sprawach praw człowieczych, to my w naszym DNA mówimy jasno. My chcemy, żeby była aborcja, żeby było in vitro. I my nie zmienimy zdania, my nie chcemy referendów i innych rzeczy. My to mówimy otwarcie. Przyjdzie Platforma, zobaczymy, czy będzie z nami chciała to robić. My na pewno będziemy chcieli. U nas nie przyjdzie do głowy, żeby emerytowi zabierać emeryturę. My chcemy, żeby było więcej. My wiemy, że chcemy nauczycielowi zapłacić więcej. Chcemy tego zrobić, a nie mówimy, że to zrobimy. Mamy ustawę. My chcemy, żeby pielęgniarki zarabiały i pielęgniarze więcej. Mamy ustawę, jest w parlamencie. My jak coś mówimy, to przygotowujemy ustawę, zgłaszamy i mówimy, chłopaki, dziewczyny w parlamencie, sprawdzam. Czasem się podpisują, czasem nie. Ale to nie znaczy, że my od tego odstąpimy. My chcemy współpracy na opozycji partnerskiej, programowej i szacunku. I taką zawsze proponowaliśmy. I tacy będziemy. Lojalni do partnerów, którzy są lojalni w stosunku do nas. Ale my też wiemy, że lewica w parlamencie musi być taką lewicą, która będzie się kojarzyła ze swoim DNA programowym. Jak coś mówi, to to robi. A jak tego nie robi, to znaczy, że zdradza wyborcę. My nie będziemy zdradzali swoich wyborców, bo niby dlaczego partia 10-15% ma to robić? Nie będziemy tego robili. Bo wiecie, czym to się kończy? Kończy się to tym, że później się wypada z parlamentu. My mamy te doświadczenie.
My już nie chcemy tych błędów, ich nie popełnimy. I to mogę obiecać i na pewno, jeżeli chodzi, wracając do służb mundurowych, żebyś miał przeświadczenie, że jeżeli będziemy mogli, a gwarantuję Ci to swoim podpisem i kolegów moich podpisem, jeżeli tylko będziemy w rządzie, to pierwsza ustawa, albo jedna z pierwszych, którą położymy na stole, powiemy przywrócenie praw nabytych dla funkcjonariuszy służb, którzy pracowali w wolnej Polsce, bo niesłusznie odebrano emerytury. Józku, jeżeli pozwolisz, to też jeszcze dwa zdania do Andrzeja Rozenka, bo tak się złożyło, że przez Zarząd Krajowy to ja zostałem namaszczony na jego miejsce. I żeby była jasność, to wszystko, co powiedział Krzysztof, w 100% jest prawdą. To Andrzej wybrał inną drogę, ale chcę Wam jedną rzecz przypomnieć. Te 300 tysięcy, prawie 300 tysięcy podpisów, które zebraliśmy wspólnie pod ustawą, to nie zebrał tylko Andrzej Rozenek, tylko to zebrała cała partia pod tytułem wtedy Sojusz Lewicy, obecnie się nazywa Nowa Lewica. To ta partia i jej przewodniczący wspólnie z przewodniczącym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej podpisali porozumienie, jedyne porozumienie, Krzysztof o tym mówił, które obowiązuje nadal. Bo my zmieniliśmy nazwę, ale nadal jesteśmy lewicą, która zobowiązała się i powtarza to wszędzie, że nie wejdzie w żaden układ koalicyjny, jeżeli nie zostaną cofnięte prawa nabyte. My chcemy cofnąć nawet te, które zmieniła Platforma Obywatelska. Oni teraz kiwają głową, że może będą o tym rozmawiać o tym 2009 roku. Na pewno chcą, i tu się pod tym podpisuje zarówno PSL, musimy mówić prawdę, jak i Platforma Obywatelska, jak i przedstawiciele od pana Szymona Hołowni Polski 2050, że grudzień 2016 będzie wrócony. Ale co z 2009 rokiem? No więc mówmy sobie szczerze do bólu. Jeszcze raz, nikt Andrzeja nie wyrzucał. Ja jak zostawałem po nim przez Zarząd Krajowy na tą funkcję, wchodziłem po nim do Komisji Obrony Narodowej. Powiedział Andrzej, ale to nic osobistego, to ty to wybrałeś. A my musimy iść w swoim kierunku, bo my mamy zobowiązanie w stosunku do ludzi, do służb mundurowych, które te prawa nabyte zostały zmienione. Więc to tak już sprostowując jeszcze w kwestii współpracy naszej z służbami mundurowymi. Nic się nie zmieniło, będziemy zawsze dbali o to, żeby nie zabierano praw nabytych. Taka jest lewica i taka zawsze była. Odnośnie Abramsów. Wojna zmienia wszystko. Gwarantem naszego bezpieczeństwa jest to, że jesteśmy w NATO i to jest jakby podstawowa rzecz. Ja doskonale wiem, o czym ty mówisz i podobne miałem odczucia co do Abramsów, ale nasz geostrategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, największym partnerem w NATO jest, był i musi być. Wszyscy czujemy się bezpiecznie, jak amerykańscy żołnierze są na polskiej ziemi. Walczymy o to, żeby te stałe bazy NATO również z amerykańskimi żołnierzami były również w Polsce. Najważniejsze jest to, że rząd w pewnym momencie zrozumiał, chociaż na początku nie było tak fajnie i nawet się z tego śmiali. Ja sam mówiłem o tym, że dlaczego tylko Abramsy, dlaczego nie zrobić dywersyfikacji również, jeżeli chodzi o uzbrojenia, dokładnie o czołgi. K2. Amerykanie wiemy, jak się dzielą offsetem. Mamy przykład chociażby zakupionych F-16 i wiemy, jak to się skończyło z tym offsetem, czyli z tą technologią, którą nam mieli przekazać, żeby nasza polska zbrojeniówka też mogła się odbić na tym offsecie. No oni nie są tacy chętni do tego. K2 po spolonizowaniu, po odpowiednim przerobieniu, zwiększeniu grubości pancerza, szczególnie tych bocznych, są lepszymi, może nie lepszymi, złe słowo, również odpowiednimi czołgami. One przede wszystkim mniej palą, są tak jak mówiłeś, lżejsze, bo czołgi Abramsy są cięższymi czołgami i o wiele więcej palą przede wszystkim. Za tym czołgiem musi jechać kolejna ciężarówka z samą ropą, która będzie go zasilać, więc to jest prawda. Koreańczycy o tyle są inni, jeżeli chodzi o współpracę, że nie boją się dać nam technologii. Współpraca przy K2, przypomnę, ta wersja spolonizowana czołgu K2 ma się nazywać K3PL, czyli Wilk, już został i ma być produkowany właśnie w polskich zakładach zbrojeniowych, więc tu jest ta współpraca, również rozwój dla polskiej zbrojeniówki. Na początku rzeczywiście rządzący minister Błaszczak z dużym dystansem do tego podchodzili, ale na końcu pojechali, podpisali
umowę, no bo widzą, że jest czas w czasie wojny. Wojna zmienia wszystko i rzeczywiście musimy tak to robić. Ale co do zasady, czołgi Abrams są jednymi z najlepszych czołgów. Więc przypomnę też, co się wydarzyło. To wiemy, może nie mówiąc o liczbach, że my przez to, że przekazaliśmy bardzo dużo uzbrojenia tego postsowieckiego jeszcze, ale też zmodernizowanego, bo na przykład te czołgi, te 72, które poszły i praktycznie już nie zostały żadne, ale te, które zostały poprawione, PT-91 twardy, też w większości żeśmy przekazali walczącym Ukraińcom, naszym sąsiadom, bo wiemy, wszyscy jak tu siedzimy, wiemy dlaczego, wiemy po co, bo Ukraina nie tylko walczy o swoją suwerenność. Temu wariatowi, mówię tu o Putinie, mogło przyjść do głowy, że jak zdobędzie Ukrainę, to następna może być Polska i o tym doskonale wiemy. Oczywiście jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim. Artykuł 5 mówi o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, mówiąc w skrócie, i przez to naprawdę możemy się czuć bezpieczni. No ale musimy pokazać, że w razie W, no też mamy się czym bronić, za czym ta ruszy cała machina natowska i zacznie rzeczywiście nas bronić. Musimy też pokazać, że gdyby przyszło temu wariatowi, jeszcze raz powiem, do głowy zaatakowanie Polski, to jesteśmy w stanie na początku przez jakąś chwilę się sami bronić. Stąd dobrze, że są czołgi Abramsy, ale jest jeszcze bardziej dobrze, że są K2, które będą produkowane w wersji polskiej przez nasze zakłady. Współpraca, jeżeli chodzi o armatochaubice, na przykład K9, które de facto niedużo się różnią od naszych Krabów. Też tu mamy pewne zastrzeżenia, bo można by było szybciej wprowadzać, modernizować zakłady, które produkują Kraby w Stalowej Woli. A jest tak, że no, kupujemy podobne Ukraińczyków, no ale okej, też to rozumiemy, że nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu się da w takiej ilości wyprodukować K9, przepraszam, Kraby, które są bardzo dobre i sprawdzają się również w trakcie wojny w Ukrainie i wyprodukować tyle, co Polska potrzebuje. No. Wspólnie z ponad podziałami, tu jeszcze jedno zdanie, pracowaliśmy jako opozycja z PiS-em, tak, z PiS-em, przy ustawie o obronie ojczyzny. Bo uważaliśmy, że to jest polska racja stanu, żeby to ta ustawa powstała, żeby zwiększyć PKB na wojsko. No bo jesteśmy tak naprawdę krajem frontowym i wschodnią flanką Unii Europejskiej, wschodnią flanką NATO. No ale jesteśmy krajem frontowym. Ten hub przeładunkowy w Rzeszowie, który dostarcza Ukrainie właśnie, dostarcza broń przeładunkowy, tak naprawdę to jest pokazane, w którym miejscu w tej chwili jest Polska. No, ta druga wizyta Joe Bidena w ostatnim czasie, która była niedawno, no to też pokazuje, jak Amerykanie traktują nas po partnersku. Nie mamy się czego wstydzić. W odpowiedni sposób potraktował również Niemców prezydent Stanów Zjednoczonych za to, co robią, a robią, wiemy, że robią za mało w porównaniu chociażby z Polską czy z innymi krajami europejskimi, którzy pomagają Ukrainie. Dobrze, że są Abramsy, jeszcze lepiej, że są K2. Dobrze to dla polskiej zbrojeniówki, i tak bym to skomentował. A geostrategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest, był i będzie. Tej marynarki wojennej liczyliśmy na to, że będzie się ta infrastruktura również poprawiała, aczkolwiek rozumiemy, że decyzje dzisiaj zapadają na poziomie już właśnie NATO i musimy współuczestniczyć w tych sojuszach. I zgadzamy się co do tego, że musimy być gotowi, żeby tą obronność i siłę zachować, ponieważ ona stanowi o relacjach również partnerskich, czy w gospodarce, czy w każdej innej dziedzinie. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zadać głos? Proszę. Grupujmy. Dzień dobry, moje nazwisko Czerwiński. Czerwiński Jan, też jestem elementem napływowym. Pochodzę z województwa bydgoskiego, z Charzykowy, Chojnice, no bliżej Tokarzów, czyli bliżej mamy z Panem, natomiast dużo kolegów w Bielsku Białej też i jeszcze z Górki Cieszynie.
żywcu, tam służb mundurowych mnóstwo. Pana Gawkowskiego to prawie znam osobiście, bo często oglądam w telewizji. I lubię pana, tak, pana wypowiedzi, a szczególnie jeśli one są spokojne, no, spokojne, merytoryczne. I widzę zdenerwowanie adwersantów. Natomiast chciałem rzucić taką sprawę, że no też jestem tak ze służb mundurowych, ale jest zupełnie, bo pół na pół. 26 lat służyłem w wojsku, to znaczy w OP-ie, w Straży Granicznej i tyle samo w cywilu. Kiedyś miałem zeznanie księgowe, ale pracuję w ZWiK-u, tutaj z niektórymi kolegami się znamy. Mam opiekuję się sprawami obrony cywilnej. I pod tym względem chciałbym rzucić tutaj do pana kolegi też pod uwagę to, że no tak przeanalizowałem po kilku latach sprawy obronności. Ona w 90 roku zaprzestaliśmy szkolić obronę cywilną i teraz tak wysłałem do WCR-u, bo to jest WKW, nie ma tego zmienione. No i się okazuje, że że tylko 10% ludzi było przeszkolanych wojskowo w służbę albo szkolenie oficerskie na studiach, bo kiedyś takie było. Niektórzy albo zdawali na oficera, albo zaliczali tylko z tego przedmiotu i się kończyło. Obecnie no jest problem. 40-latkowie, jeśli w 90 roku miał 10 lat, teraz 30, to ma 4 dychy. Brzuch mu rośnie, on kurczę się do ataku nie nadaje. Na obronie cywilnej się też nie zna, dlatego że to jest też system, który podziwiam, jak został, myśmy mieli to wprowadzić w 90 roku. Tak, to lewica w ogóle tak się mówiło. Podpatrzone to miało być na zachodzie, oglądałem do ZRFN-u. A to jest wykorzystywane nie mniej, nie więcej, ale na Ukrainie. Tak, dokładnie. Tam dziadek, nie dziadek bez jednej ręki, ale on działa, on wie, co on ma robić. To jest tylko pod rozwagę. Na pewno to powinniście wziąć. Oglądam no, spotkania z panem Tuskiem. Lubię go, bo jest z werwą, ma charyzmę. Jest kimś, co można podyskutować politycznie i wie, czego chce. Zgadzamy się. Rywalem mógłby być tylko pan Aleksander Kwaśniewski, no, ale on sobie zmieniłby tego. I teraz ostatnio występował i powiedział o mieszkaniach. Uważam, że 0% to nie da żadnego rezultatu, oprocentowanie, ponieważ córce korzystałem z jego z poprzednich czasów Platformy. Tam było mieszkanie dla młodych. Tak. No tam ona też wpisała, ja wpłacałem. To było coś potwornego. Dlaczego nie skorzystamy z doświadczeń, nie zupełnie darmowo, bo no, nikt nie chce inwestować innych, jak ma własne potrzeby, ale skorzystać z tego, co mają Austriacy, co mają też i Niemcy i co było w PRL-u. Przecież nie zgadzam się z paną koleżanką, to co mówi, ja wiem, jesteśmy zbulwersowani, mam co już SMS-y, weź zobacz, dzisiaj ponoć ma też występować z Moniką Olejnik. Nie wiem, zobaczę. W każdym bądź razie w PRL-u, jak przyjechałem tu, to pierwsze co, nie czekałem na mieszkanie służbowe, bo takowe przysługiwało, tylko zapisałem się do Słowianina naszego. I ze Słowianina to otrzymałem wcześniej. I to było powiązane, Słowianin to spółdzielnia, która coś reprezentowała i nie mógł ktoś wyrzucać petentów za drzwi, rozwiązywać, bo to była firma, tak? I zakład mój, czyli no wojsko, dawała pewną ilość sumy pieniędzy, co było niezłą wpłatą. Były te mieszkania, to nie były własnościowe, były tego, ale one tutaj były. Całe Świnoujście, to się rozwój, przecież tutaj jesteśmy od 70 roku.
te Leningrady. Leningrady specjalnie kupiono, bo to duże, duże były aglomeracje, a odrabia 4000 ludzi i to wszystko z Polski przyszło, czyli popatrzeć też na to, co było ze spółdzielnie. Nie te, co tam się już zawarowały, one tylko się zajmują rozliczaniem, braniem tych, ale też na budowę. Dać im lokatorskie prawo. Te dobry pomysł. Ziemię do zagospodarowania i to ludzie będą bardziej bezpieczni, aniżeli propozycje, które ma nasza opozycja, poza lewicą mówię. One nie są trafione absolutnie. Patrzeć to, co wy tego. Weźcie panowie to pod uwagę. Pozdrawiam. Jeśli chcecie czegoś się ustosunkować po prostu. Tej marynarki wojennej liczyliśmy na to, że będzie się ta infrastruktura również poprawiała, aczkolwiek rozumiemy, że decyzje dzisiaj zapadają na poziomie już właśnie NATO i musimy współuczestniczyć w tych sojuszach. I zgadzamy się co do tego, że musimy być gotowi, żeby tą obronność i siłę zachować, ponieważ ona stanowi o relacjach również partnerskich, czy w gospodarce, czy w każdej innej dziedzinie. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę. Grupujmy. Dzień dobry, moje nazwisko Czerwiński. Czerwiński Jan, też jestem elementem napływowym. Pochodzę z województwa bydgoskiego, z Charzykowy, Chojnice. No, bliżej to Kaszów, czyli bliżej mamy z Panem, natomiast dużo kolegów w Bielsku Białej też i jeszcze z obok, z Górki, Cieszynie, w Żywcu, tam służb mundurowych, tak, mnóstwo. Tak. Pana Gawkowskiego to prawie znam osobiście, bo często oglądam w telewizji. I lubię Pana, tak, Pana wypowiedzi, a szczególnie jeśli one są spokojne, no, spokojne, merytoryczne. I widzę zdenerwowanie adwersantów. Natomiast chciałem rzucić taką sprawę, że no też jestem tak ze służb mundurowych, ale jest zupełnie, bo pół na pół. 26 lat służyłem w wojsku, to znaczy w OP-ie, w Straży Granicznej i tyle samo w cywilu. Kiedyś miałem zostać księgowym, ale pracuję w ZWIK-u, tutaj z niektórymi kolegami się znamy. Opiekuję się sprawami obrony cywilnej. I pod tym względem chciałbym rzucić tutaj do pana kolegi też pod uwagę to, że no tak przeanalizowałem po kilku latach sprawy obronności. Ona w 90 roku zaprzestaliśmy szkolić obronę cywilną i teraz tak wysłałem do WCR-u, bo to jest WKW, nie ma tego zmienione. No i się okazuje, że że tylko 10% ludzi było przeszkolanych wojskowo. Służbę albo szkolenie oficerskie na studiach, bo kiedyś takie było. Niektórzy albo zdawali na oficera, albo zaliczali tylko z tego przedmiotu i się kończyło. Obecnie no jest problem. 40-latkowie, jeśli w 90 roku miał 10 lat, teraz 30, to ma 4 dychy. Brzuch mu rośnie, on kurczę się do ataku nie nadaje. Na obronie cywilnej się też nie zna, dlatego że to jest też system, który podziwiam, jak został, myśmy mieli to wprowadzić w 90 roku. Tak, to lewica w ogóle tak się mówiło. Podpatrzone to miało być na zachodzie, oglądałem to z refrenu. A to jest wykorzystywane nie mniej, nie więcej, ale na Ukrainie. Tak, dokładnie. Tam dziadek, nie dziadek bez jednej ręki, ale on działa, on wie, co on ma robić. To jest tylko pod rozwagę. Na pewno to powinniście wziąć. Oglądam spotkania z panem Tuskiem. Lubię go, bo jest z werwą, ma charyzmę, jest kimś, co można podyskutować politycznie i wie, czego chce. Zgadzamy się. Rywalem mógłby być tylko pan Aleksander Kwaśniewski, no ale on sobie zmienił wy tego. I teraz on ostatnio występował i powiedział o mieszkaniach. Uważam, że 0% to nie da żadnego rezultatu, to oprocentowanie, ponieważ
córce korzystałem z jego z poprzednich czasów Platformy. Tam było mieszkanie dla młodych. Tak. No tam ona tam wpisała, a ja wpłacałem. To było coś potwornego. Dlaczego nie skorzystamy z doświadczeń, nie zupełnie darmowo, bo no, nikt nie chce inwestować innych, jak ma własne potrzeby, ale skorzystać z tego, co mają Austriacy, co mają też Niemcy i co było w PRL-u. Przecież nie zgadzam się z paną koleżanką, to co mówi, ja wiem, jesteśmy zbulwersowani, mam co już SMS-y, weź zobacz, dzisiaj ponoć ma też występować z Moniką Olejnik. Nie wiem, zobaczę. W każdym bądź razie w PRL-u, jak przyjechałem tu, to pierwsze co, nie czekałem na mieszkanie służbowe, bo takowe przysługiwało, tylko zapisałem się do Słowianina naszego. I ze Słowianina to otrzymałem wcześniej. I to było powiązane, Słowianin to spółdzielnia, która coś reprezentowała i nie mógł ktoś wyrzucać petentów za drzwi, rozwiązywać, bo to była firma, tak? I zakład mój, czyli no wojsko, dawała pewną ilość sumy pieniędzy, co było niezłą wpłatą. Były te mieszkania, nie, to nie były własnościowe, były tego, ale one tutaj były. Całe Świnoujście to się rozwój, przecież tutaj jesteśmy od 70 roku. Te Leningrady specjalnie kupiono, bo to duże były aglomeracje, a Odra miała 4000 ludzi i to wszystko z Polski przyszło, czyli popatrzeć też na to, co było ze spółdzielnie. Nie te, co tam się już zawarowały, one tylko się zajmują rozliczaniem, braniem tych, ale też na budowę. Dać im lokatorskie prawo. Te dobry pomysł. Ziemię do zagospodarowania i to ludzie będą bardziej bezpieczni, aniżeli propozycje, które ma nasza opozycja, poza lewicą mówię. One nie są trafione absolutnie. Patrzeć to, co wy tego. Weźcie panowie to pod uwagę. Pozdrawiam. Jeśli chcecie czegoś się zunikować, to proszę. Dziękujemy bardzo. Miałem się Krzysztof, może po te dwa. Są na lewo, na prawo rozkradane. Jak będzie wyglądać wasze rozliczenie obecnej dobrej zmiany po wygraniu w wyborach? Drugie, czy będziecie współpracować z panem Donaldem Tuskiem, to co mówi Cela. Jeszcze jedno. Podpowiem wam, jak ja myślę. I nie tylko ja. To nie jest tylko moje przemyślenie. Bo ja sobie to pomyślałam, a później zaczęłam czytać w internecie. I takie w ogóle, słuchajcie, moje myśli i nie tylko moje. Sprawdzić wszystkie majątki, jakie posiadali do 2015 roku, kiedy objęli rządy. Zabrać to wszystko, co nabyli do chwili wyborów, czyli do przegranych właściwie wyborów i przekazać to na skarb państwa, żeby pomóc nam, podatnikom, którzy płacimy podatki. A poza tym reszta, co naprawdę nagrabiła, to powinna spotkać się naprawdę w celi. A kto nagrabił i kto najbardziej tego nabrał, to ja nie muszę tu wymieniać, bo wiecie, Szumowski, Sasin i inni pozostali. No a teraz to już w ogóle jest afera. No bo wiadomo, poszły pieniądze nasze, dobrze zostały wstrzymane, 188 milionów. Wiecie o tym, nie? Że nie poszły na te całe spółeczki ich, krzaki, nie? No. A teraz jeszcze jedno. Powiem tak. Ja już w 89 roku, jak żeśmy wygrali te wybory, nie, nastał Wałęsa i w ogóle, to powiem państwu tak. Był krach wielki, bo nie było pieniędzy. Ja słuchałam pani, która pracowała w budżecie naszym,
tam było pusto. Tam nie mieli za co zapłacić waszych, czyli wojskowych, nauczycieli, po prostu składek na ZUS i podatku. Podatek wy nie odprowadzaliście, tylko składki ZUS-owskie opłacało wasze państwo. I musieli co zrobić? Zaciągać kredyty. Odchodziła Platforma, to zostawiła trochę pieniędzy. Poszło. 8 lat byli przy władzy, też mogli obiecać. Może nie 500, ale 300. I nie byłoby tego, co mamy w tej chwili. A na dobrą sprawę, to jesteśmy my wszyscy winni, że oni są przy władzy. A wiecie dlaczego? I partie też. Bo dlatego, że my jako społeczeństwo daliśmy rękę do rządzenia każdej władzy, a żeśmy tej władzy nie patrzyli na ręce i nie rozliczaliśmy ich. A partie, że nie edukowały społeczeństwa. I mamy to, co mamy 8 rok. Że 5 bilionów długu, gdzie musiał wykazać GUS. Ale co jeszcze jest tam po drodze skrytych, to też nie wiadomo. Ale już Unia przycisnęła, że musieli wyliczyć, jaki Polska ma dług. I teraz panowie, pytanie jedno. Czy jeżeli dojdziecie do władzy, rozliczycie to całe towarzystwo i będziecie współpracować wszyscy? Hołownia, koalicja i tam PSL z tymi innymi, no. O, nie z Kaczyńskim. Proszę, który odważy się? Zaraz jeszcze zabrał. Tak. Tam pani tam? Na końcu chciała. Proszę, zapraszam panią. Tutaj może pani troszeczkę do nas bliżej podejść. Takie błahe, ale nie ma władzy. Proszę tam. Proszę, prawda jest taka, że w tej chwili my słyszymy, że trzeba będzie pracować jak najdłużej, bo świadczenia będą skromne. Wiem, my z Warty będziemy niedługo wszyscy szukali pracy. Co zrobić, żeby pracownik 50+ był w ogóle brany pod uwagę? I druga sprawa, czy to, co się nazywa klauzulą sumienia u lekarzy, w tej chwili nie jest za nadto wykorzystywane? Ja mam córkę. To są nasze problemy. Dziękuję bardzo. Również, proszę bardzo. Brawo, tak, brawo. Prawa kobiet, niestety ciągle potrzeba jest, żeby była walka o nie. Witam serdecznie. Może ja się przedstawię, jestem mieszkanką Prawobrzeża. No i mamy taki problem. Reprezentuję 64 rodziny z tamtej strony. Jesteśmy mieszkańcami i właścicielami nieruchomości, własności, tak? I niektórzy ziemi i mieszkań na terenie przemysłowym. I teraz rok temu, dokładnie 14 lutego, wystosowaliśmy petycję do Urzędu Miasta w celu rozwiązania naszego problemu. Nasz problem jest skomplikowany, zawiły, jest problem formalno-prawny tych nieruchomości. I teraz no, Lewica na poziomie samorządowym walczy za nami jak lew. Odbijamy się troszeczkę, że tak powiem. A jaki to problem, gdy pani powiedziała? To jest osiedle no, to jest... przy Morskiej Stoczni Byłej. Tak, jesteśmy... To jest do likwidacji. PPDUR Odra. PPDUR Odra. Dokładnie. Jesteśmy mieszkańcami ulic Jana Sołtana i Ludzi Morza. Jest nas tam 64 rodziny, które po prostu w latach 90. kupiło to od Odry. No i tutaj jest sprzeczność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. No bo mieszkania, własności, nieruchomości, tak? No nie mogą... Ale chcą być zabrać coś? Czy to, o co chodzi? Ogólnie rzecz biorąc problem jest taki, że w tej chwili no, miasto za dużo nam pomóc nie może. Tak po prostu władza twierdzi, że no, jest sprawa skomplikowana, bo zostaliśmy oprócz tego, że miejscowy plan zagospodarowania jest to teren przemysłowy, zostaliśmy objęci granicami, jesteśmy na terenie portu morskiego. Zarządu, tak, portu morskiego. A chcą wybudować tam
port instalacyjny. Tak, macie, bo to była w komisji. Ale gdyby Pani jasno powiedziała, to były baraki przy budowie tam odry i wschodzi, to by wszyscy wiedzieli, tak? To ale mają nie wiem, co tak, tylko że my te mieszkania... No mają własność czy tam co innego, no ale dokładnie. To były baraki dawne, nie? Tak. Okay. Sprzedawała, tak, mieszkańcy. Ale czy oni coś proponują za, w zamian za to? Właśnie problem jest taki, że intensyfikacja portu no, jest na tyle już rozwinięta, że mamy tam problemy z funkcjonowaniem. Iż no, port funkcjonuje, tak? 24 godziny na dobę i po prostu są tam mieszkańcy, a no nikt, no nikt na nas nie patrzy, tak? I będzie się w Pomorskiej Stoczni budował teraz ten port. Wiatraki, tak? Ten Baltic Power, dobrze mówię. A chcą was wyrzucić? No tam będzie dosyć ciężkie prace będą prowadzone. Tu nie chodzi o to, że jest jeszcze ten przemysł, tak, dookoła. Tylko tu jest kwestia formalno-prawna mieszkań. No nie możemy, że tak powiem, żyć na bombie, bo porty na przykład napisali, odnieśli się do tego, do zmiany miejscowego planu i cofnięcia granic podczas rozpatrywania petycji, że oni mówią do ludzi, którzy mają akty notarialne i własność, na własność ziemię, że warunkowo dopuszczają użytkowanie jak dotychczas tego terenu. I co dalej? Dają coś w zamian? Na razie nic nie wiemy. Nie wiemy, jakie jest stanowisko portów. Na chwilę obecną nie wiemy. I teraz no, zwracam się o pomoc ewentualnie na poziomie... A jakie są oczekiwania Państwa? Rozwiązać tą sytuację. No, na pewno nie zostaniemy tam, no bo nie da się portu, że tak powiem, i tych prac zatrzymać. No po prostu chcemy, żebyśmy zostali gdzieś przeniesieni w inne miejsce na takich warunkach, jakie mamy w tej chwili. Z ogródkiem. Tak. No tam są też i starsi ludzie, którzy się nie nadają do bloków, ale to chyba jest bardzo... Mało młodych ludzi. Ale oni nie chcą nic port nie chce nic zaproponować. Aha. Nie. No, no to miasto po prostu nie, no muszą. Mówi, że nie może, bo to jest sprawa skomplikowana. Ale to jest miasta czy portu? Dużo po prostu nie mogą. No, próbujemy się przebijać, jak możemy. Pisać. No mówię, no tutaj jest teraz decyzja Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Ale panowie, wiecie o tym dobrze, że CPK jak budują, to on też nie chce no to... rozmawiać. Tak, to jest bardzo podobna sytuacja. Chcą nas zostawić w zawieszeniu po prostu, a nie będziemy inwestować i po prostu siedzieć na bombie zegarowej, kiedy dostaniemy jakieś wywłaszczenia albo po prostu idźcie stąd i po cenach przemysłowych, tak? I teraz wszystkie nieruchomości tracą na wartości, no bo tam jest zakaz wszelkich rozbudów, przebudów i innych ważniejszych robót, które wymagają zezwoleń na budowę, tak? Tam niektóre mieszkania się po prostu zapadły, ludzie wyjechali i to po prostu wszystko niszczeje, no bo nikt nie będzie w to ładował pieniędzy, tak? I niektórzy ładują, biorą kredyty, ładują i niektórzy nie byli po prostu świadomi tego, od ponad 20 lat, jaki to jest problem formalno-prawny. Ludzie po prostu pobrali kredyty na te mieszkania. I te mieszkania są cały czas sprzedawane, tak? I ktoś je sprzedaje. Ja pozwolę sobie tutaj kolegom przedstawić ten problem i faktycznie poprosić również o wsparcie, ponieważ pani Renata Koch, która reprezentuje grupę około 150 mieszkańców, bo to 60 kilka rodzin, to jest właśnie około 150 mieszkańców, i starszych, i młodszych, ponieważ w międzyczasie również młode osoby weszły we własności. Spadkowe również, tak? Brali kredyty, remontowali. Były to kiedyś obiekty hotelowe, przyzakładowe, które zostały po prostu powydzielane mieszkaniowo, akty własności, akty prawne, notarialne. I miasto zaniedbało objęcia tego obszaru zakresem planu miejscowego. W
włączyło to w teren portowy. Dzisiaj dochodzi do konfliktu interesu zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, którzy tam chcą normalną działalność prowadzić, ale również no, są, jesteśmy tego wszyscy świadomi, że żywotny interes narodowy ma być tam realizowany, czyli port instalacyjny realizowany na terenach postoczniowych. Mówi się o zatrudnieniu tam 100 osób, ale nie może się to odbyć kosztem życia i funkcjonowania 150 ludzi, którzy tam żyją, którzy tam całe majątki swoje mają. To są normalne domy, żeby też była jasność, że to nie są żadne też obiekty, w których nie można mieszkać. Nie, tam ludzie przez minione 20 kilka lat po prostu zainwestowali pieniądze, żyją normalnie. To są mieszkania około 50-metrowe. Niektóre z nich mają mniejsze bądź większe ogródeczki. Natomiast dzisiaj one są otaczane przebudową przemysłową przygotowania terenów pod inwestycje bardzo uciążliwe. I nie ma wsparcia, nie ma reakcji ministra Gróbarczyka, który poprosił o działanie tutaj wojewodę zachodniopomorskiego. Wojewoda odbija piłeczkę do prezydenta jako starosty i jako również strony, która brała udział w uchwalaniu tego planu. I tak naprawdę został wytworzony pad. To chyba nie wybrzmiało najbardziej z wypowiedzi pani Renaty, że medialnie padają informacje, że w ciągu 2 lat powstanie i zostanie otwarty tam port instalacyjny, będziemy produkować wielkie fermy wiatrowe na Bałtyku. Natomiast wokół będzie się to odbywało tak naprawdę wokół osiedla mieszkaniowego, gdzie żyją ci ludzie, tak? Gdzie rodzą się dzieci, gdzie są kobiety w ciąży, gdzie są osoby starsze, które wymagają pomocy. Więc tu na pewno pozwolę sobie tutaj zadeklarować, że będę prosiła, aby interwencja poselska tutaj na poziomie interpelacji czy innych działań się również odbyła, bo państwo szukają pomocy wszędzie. Są zaangażowane media w to i regionalne, i krajowe. Był już program interwencja na ten temat. Czas biegnie, a oni po prostu stoją w miejscu. Więc my się o to martwimy, na ile możemy lokalnie jako radni pomagamy tutaj. Natomiast no, też osiągnęliśmy szklany sufit, więc to jest dla nas duży problem. Zresztą takich problemów mamy tutaj też kilka. Na to też chciałam zwrócić uwagę. To ja już tak może pozwolę sobie też zadać takie pytanie dotyczące tej polityki deweloperskiej, bo też wchodzi ona bardzo agresywnie w przestrzenie na przykład zabudowy jednorodzinnej, taką w Świnoujściu też mamy sytuację, też jest petycja mieszkańców osiedla Poseidon, gdzie takie wysokie, agresywne budownictwo wchodzi w przestrzenie no, takie podmiejskie w zasadzie. I też uważamy, że potrzebne jest wyregulowanie prawne takich sytuacji, żeby to, o czym mówimy dzisiaj wszyscy, mieszkanie było prawem, a nie towarem, żeby służyło życiu, a nie pomnażaniu kapitałów, że człowiek jest ważniejszy jednak od tego kapitału i od wyzysku innych ludzi, bo on dzisiaj odbywa się już ponad granice przyzwoitości i zdrowego rozsądku. Także też liczę tutaj na to, już wiem, że takie stanowiska państwo reprezentujecie. Jestem często, tutaj powiem może coś kontrowersyjnego, ale tutaj kolega już mnie też ubiegł, mówiąc, że ogląda kolegów w telewizji. Ja czasami włączam, żeby wiedzieć, co się taktycznie dzieje w TVP, bo to trzeba też wiedzieć, co u wroga się dzieje. I muszę powiedzieć, że jestem czasami, często jestem dumna, kiedy słyszę wypowiedzi moich kolegów, broniących stanowisk racjonalnego, zdroworozsądkowego podejścia do wielu problemów i tam właśnie powinniście być i tam do zdroworozsądkowo myślących ludzi po prostu przemawiać, burzyć ten świat chory, często wyimaginowany, przesłodzony przez Prawo i Sprawiedliwość świat bagatelizowania problemów, z jakimi w sposób rzeczywisty Polacy się dzisiaj mierzą. I to nasi posłowie robią i za to również jesteśmy wam wdzięczni, że bronicie tych zasad związanych z naszymi poglądami i o nie walczycie. To taka moja osobista refleksja na koniec, a teraz może byśmy przeszli do kilku wypowiedzi, bo czas biegnie. Jeśli ktoś z państwa jeszcze będzie chciał zabrać głos czy zadać pytanie, to tak szybciutko, tak? Najpierw odpowiedzi. Nie, nie, może pytania, a potem odpowiemy. Tak, że jeszcze budownictwo ma być tak budowane, nie że sąsiad sąsiadowi zagląda w okno, jak on jest, je. Tak. Jak tak. To jest budowane w Polsce, czy nawet tu w Świnoujściu na Bohateru, znaczy na Wyspiańskiego. Tak, przecież dokładnie jest, tak. No to mówimy ogólnie o tej patodeweloperce takiej, oczywiście, bez zasad. To jeżeli państwo pozwolą, to ja tu do pana, bo odnośnie tej obrony cywilnej, rzeczywiście w tej chwili w Polsce nie funkcjonuje obrona cywilna, nawet ustawy na ten temat nie ma.
z tą ustawą dotyczącą obrony cywilnej to jest jak z Yeti. Wszyscy o niej mówimy, póki co rząd nad nią pracuje, nikt jej nie widział jeszcze, nie wie pan. My mamy z tym rzeczywiście problem, ale chcę panu powiedzieć, że się podpisuję pod tym, co pan powiedział. Ukraińcy są przykładem, że odrobili lekcję. W 2014 roku, jak Rosja zajęła Krym, nie zareagowała na to ani Unia, ani Europa, ani świat nie zareagował. Oni wiedzieli, że na Krymie się nie zatrzyma. Odrobili przez te 8 lat odrobili lekcje i tam rzeczywiście, tak jak pan mówi, każdy, kobiety, mężczyźni, starsi panowie, starsze panie są przeszkolone, jeżeli chodzi o obronę cywilną, potrafią się obsługiwać bronią, potrafią udzielić pomocy. Dlatego naród ukraiński pokazał też całej Europy, całemu światu, NATO również, że będzie walczył do ostatniego swojego obywatela o swoją suwerenność z Rosją. Taki problem, że tak, o ile się porozumieliśmy przy ustawie o obronie ojczyzny, bo polska racja stanu tego naprawdę wymagała, zwiększenie pieniędzy na obronność, zwiększenie liczebności armii, oczywiście też pobór, ale dobrowolny. Lewica tego też pilnuje, żeby pobór był, ale dobrowolny, bo to nie może być tak, że będziemy wracać do czasów słusznie minionych. To tak musi być, bo armia musi być zbudowana, może te 300 tysięcy nie do końca, tak jak sobie życzył wtedy wicepremier Kaczyński, bo może 200, a może 250, ale dobrze uzbrojona, dobrze wyszkolona, z ogromną rezerwą, która jest obok, która jest przeszkolona, a nie pobór na siłę obowiązkowy, więc tego też lewica będzie pilnować. Więc podpisuję się pod tym, co pan mówił jednoznacznie. Tak, i przeszkolenie to musi być, tak jak pan powiedział, już od szkoły podstawowej, to tam Czarnek coś próbuje robić, ale to są bardziej na pokaz. To trzeba naprawdę rozwiązania systemowe i trzeba lat na to, żeby to zwrócić. Kiedyś wszyscy, jak przynajmniej my pamiętamy, mieliśmy przysposobienie obronne w szkołach, później nawet tego przedmiotu nie było, więc no, do tego trzeba wrócić. Trzeba też młodzież przeszkolić w obsłudze broni, bo tylko wtedy, tu jest przykład właśnie zamiedzy na wschodzie, w Ukrainie, że to finalnie zdaje egzamin, gdyby się wydarzyło coś najgorszego. Więc tu jest jakby w 100% pełna zgoda. No ale Krzysztof. Dużo tych pytań było, moi drodzy, które niektóre z sobą się pokrywały, więc zróbmy tak, że będę odpowiadał je sekwencjami. Zacznę od tych, które dotyczyły tego, gdzie chcemy, z kim chcemy rządzić. My chcemy rządzić Polską tak, jak mówimy, czyli chcemy rządzić z partiami, które dzisiaj są w demokratycznej opozycji i mamy nadzieję na taki rząd. Ja nie wiem, czy wszyscy będą chcieli rządzić i nie wiem, czy ktoś nie będzie chciał rządzić z PiS-em. To ja nie znam jej odpowiedzi, bo to jest... Pytanie. Na pewno nie lewica. Ja jako w imieniu lewicy mogę powiedzieć, my chcemy w demokratycznej opozycji być w rządzie. Kropka. Czy wyobrażamy sobie współpracę z Tuskiem? Tak, wyobrażamy sobie współpracę z Tuskiem, dlatego że nie jesteśmy na lewicy od tego, żeby wybierać komuś lidera. Ktoś sobie wybrał lidera, to lider za to odpowiada. My to szanujemy, my to tolerujemy. My rozumiemy, że nie jesteśmy najważniejszym, największym partnerem żadnej koalicji, dlatego tolerujemy, że największy wybiera sobie premiera. Koniec, kropka. Więc te odpowiedzi są banalne. Tutaj nie ma nic innego, co ja nie powiem w telewizji, bo dokładnie to samo mówimy w telewizji, dokładnie to samo mówimy na spotkaniach i dokładnie to samo powiem tutaj. Co do formatów tej współpracy, my sobie wyobrażamy tak, że każdy ma swoją przestrzeń. To znaczy, my na lewicy chcemy się zajmować polityką mieszkaniową i wiążąc te dwa pytania, które tutaj powstały, my w tej polityce mieszkaniowej wyobrażamy sobie inny model niż Platforma, co nie zmienia faktu, że cieszymy się, że Platforma dzisiaj powiedziała i zauważyła problem mieszkań. My nie chcemy wspomagać rynku, przez to dawać szansy, żeby deweloperzy dużo zarabiali, bo to będzie powodowało, że mieszkania w Szczecinie nie będą po 13 tysięcy, tylko będą po 18. W Świnoujściu nie będą, nie wiem, podychy. 30. Za metr. No bo to jeszcze więcej. No, raczej żyjecie w regionie turystycznym, więc też inaczej metrowo to wygląda. Ale ja nie chciałbym, żeby tyle to kosztowało. Żeby tyle nie kosztowało, potrzebna jest polityka mieszkaniowa odpowiedzialna, spółdzielcza i deweloperska zamieniona na politykę samorządową. To znaczy, państwo ma budować mieszkanie na wynajem. My mamy takie przykłady. Mamy swoją władzę, mamy wiceprezydenta we Włocławku, który budował blok.
jak taki blok wygląda, całe takie osiedle. Wygląda to tak, że są mieszkania na wynajem. Możesz wynająć od gminy mieszkanie na zawsze, to znaczy nie na określony czas. Jaki jest koszt mieszkania? 15 zł za metr kwadratowy. Co to oznacza? Że jak wynajmujesz mieszkanie na przykład 60-metrowe, a są różne, 40-metrowe i 80-metrowe. Wynajmujesz za 15 zł mieszkanie, to jak wynajmujesz za metr 15 zł mieszkania, to znaczy, że płacisz 70, 750 zł za 50-metrowe mieszkanie, a za 70-metrowe płacisz 1000 zł. A to znaczy, że nie płacisz kredytu 3000 zł czy 4000 zł za to mieszkanie. Tylko masz wynajem plus te opłaty, które i tak ponosimy. I to jest uczciwe podejście do sprawy i to jest nasz program. I w takim programie, zresztą zapisaliśmy to pieniądze z Funduszu Odbudowy, można wybudować, żeby było w ciągu 5 lat najbliższych, czyli od 2023, 4 roku, liczmy 4, do końca kadencji 300 tysięcy mieszkań. Potrzeba dużo więcej, ale czy to jest możliwe? Możliwe. Cieszymy się, że Platforma to zauważa, wspólnie uważam, że to jest do załatwienia. Jest sprawy do załatwienia w polityce społecznej. Było tutaj pytanie, pani pytała nas o format tego, jak wspierać osoby w wieku starszym, ale nie emerytalnym, bo tak to rozumiem. Znaczy, ja uważam, że tutaj musimy powiedzieć, że aktywność zawodowa musi być podzielona. Po pierwsze, nie możemy inwestować w to, że będziemy mówili, że osoby mają pracować do śmierci, czyli nie podwyższamy wieku emerytalnego, ale z drugiej strony ich aktywizujemy, możecie pracować ile chcecie. Dla tych, którzy mają 60-65+, a dla tych, którzy mają 40-50-60 i nie są w wieku emerytalnym, ta aktywizacja zawodowa może polegać na tym, że będziemy też wspierali to, że jak będzie wyglądała i rosła płaca minimalna, jak będziemy inwestowali ten rozwój takiego kapitału społecznego, to znaczy, że ci ludzie będą wiedzieli, że na przykład pracując na swoją emeryturę będą odpowiednio finansowani. Musimy zadbać o ZUS, musimy zadbać o to, że reforma emerytalna będzie dotykała też tego, że ten ZUS będzie inaczej pracował, żeby nie wydawało się, że emerytury zabraknie, bo nie ma kto na nas pracować, na tych, którzy idą w kierunku starszego wieku, a to powoduje, że będą kłopoty z systemem, bo może być niewydolny. Żeby był dzisiaj niewydolny, to trzeba go dzisiaj reformować, a nie za 20 lat. Bo jak go za 20 lat będziesz reformował, to znaczy, że ktoś na tym straci. Pamiętacie, jak było chociażby z systemem emerytalnym składanym z 3 filarów. Z pierwszego, z drugiego odebrano pieniądze, z trzeciego tych pieniędzy nie ma, są teraz PPK, pracownicze plany kapitałowe, połowa w nie wierzy. My uważamy na lewicy, że system musi być stabilny. Stabilny, to znaczy musi być rozłożony na lata. To jest pewna umowa społeczna, a nie, że przychodzi rząd i mówi tak, słuchaj, tam było 10 lat temu, ale teraz ci zabieramy. To po co to odkładałeś? Czy dla mnie to jest zdrada tego, co się mówiło i takie reformy nie powinny się odbywać. I tutaj lewica ma za zadanie w nowym rządzie pilnować właśnie liberałów, bo w Platformie są liberałowie. Lubię ich, podkreślam, ale widzę ich wady. Ich wada jest taka, że oni uważają, że na przykład niektórzy z nich, prywatna służba zdrowia mogłaby zastąpić publiczną. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że nie można odebrać Polakowi tego, że jak idzie do lekarza, to wie, że jak na przykład będzie miał rękę złamaną, to nie musi za to płacić. Ja jestem głęboko przekonany, że system może się uzupełniać, że może być prywatny. Ale sami sobie odpowiedzcie, czy wszystkich nas stać na to, żeby operacje robić za pieniądze. Kogo by było na to stać? Jestem tego przeciwnikiem, tak jak jestem przeciwnikiem opowiadania o tym, że szkoły wyższe powinny być tylko prywatne, a też słyszymy takie głosy. Publiczne powinny być szkoły i powinna być utrzymana edukacja publiczna, powinny być publiczne żłobki, publiczne powinny być środki, które pomagają w wychowaniu, publiczne powinny być też wsparcie dla seniorów, takie jak uniwersytety trzeciego wieku. Taki zakres usług publicznych pokazała nam najlepiej pandemia, że jest najlepszy. Wyobraźcie sobie, że w pandemii, którą wszyscy przeżyliśmy, 2 lata to trwało, na różnych poziomach, ja wiem, że było falowanie, ale że usługi są tylko płatne. No to ciekawe, jak się przetrwało, jak były tylko płatne. Z perspektywy ostatniej odpowiedzi na twoje pytanie, gdzie my się jeszcze widzimy, co byśmy chcieli w takim rządzie robić i jak to wyobrażamy sobie. Dla nas jest ważny bardzo transport publiczny. My uważamy, że transport publiczny powinien być dostępny. To znaczy nie powinno być miejsc wykluczonych. Takich. Słuchajcie, wiecie, że dzisiaj w kilkuset polskich gminach nie ma ani autobusu, ani pociągu. Nie ma. Można do niego dojechać samochodem, owszem, tylko nie wszyscy mają samochody. No i masz dzieciaka na przykład. Ten dzieciak chce iść do szkoły średniej i chce z niej wyjechać z tej szkoły średniej, żeby zrobić liceum, do studiów pójść. No i on nawet ma 15 lat, nie ma prawa jazdy, bo, albo nie stać na samochód. No i co? Znaczy, wskazujemy go na to, że wygnanie, że się nie wykształci. Słucham? Na wykluczenie, oczywiście, że tak. Więc też tak to podchodzę do tego. Zapytałaś w drugim pytaniu o klauzulę sumienia. Jestem głębokim zwolennikiem, jak cała lewica, jak na której siedzimy, zniesienia klauzuli sumienia. Ale to nie... Drodzy, ale podkreślam, tak myśli lewica.
Znaczy, ja jesteśmy tutaj na spotkaniu Lewicy. Joanna zrobiła wprowadzenie, że jesteśmy z sympatykami Lewicy. Pewnie może niektórzy nie, może niektórzy bardziej, ale nie wszyscy tak w Polsce myślą. I tutaj twoja odpowiedź na pytanie na przykład, co myśli PESEL na przykład. No pan Władek Kosiniak-Kamysz, którego również lubię, to fajny gość jest. No ale powiedział w jednym z wywiadów telewizyjnych, że on by stosował klauzulę sumienia i nie zniesie. Więc jak pytasz mnie, czy to jest możliwe do załatwienia, to znowu musi być mocna pozycja Lewicy w takim rządzie, bo my wtedy możemy stawiać warunki. Jak my będziemy jakimś partnerem, którego wezmą i powiedzą, dobra, masz tam jedno ministerstwo, jesteś potrzebny do tego, żeby siedzieć i w pięciu zagłosować, to my tego nie załatwimy. Ale jak będzie brakowało 30-50 głosów i Lewica przyjdzie i powie tak, Kościołowi trzeba nareszcie coś zabrać, no to oni powiedzą, dobra, no to się godzimy. Ale bo jak nie będziemy takiego mieli partnerstwa, nie będzie dużo posłanek i posłów, to nam nie będą pozwalali, bo będą mówili, siedźcie cicho, bo przecież chcecie popierać PiS. Bo wiecie, to jest trochę tak, że czasami lewice stawiają w kącie, nie dlatego, że mamy złe pomysły, ale mówią, zamiast powiedzieć prawdę, jak my chcemy głosować. No bo Marcin tutaj słusznie, Kulasek powiedział o głosowaniu w sprawie Funduszu Odbudowy. Wy też to oglądaliście. Można było odnieść w Polsce wrażenie, jak jesteśmy po spotkaniach, że my chcemy koalicji z PiS-em. Znaczy, ja takie wrażenie odnosiłem na wielu spotkaniach, Lewica to może z PiS-em będzie rządziła. A co my zagłosowaliśmy tak uczciwie w sprawie tej Funduszu Odbudowy? Zagłosowaliśmy za tym, żeby Polska mogła przyjąć 600 miliardów złotych z pieniędzy unijnych. Głosowaliśmy to 3 razy w historii Polski. 3 razy. W roku 2007 to głosowaliśmy. Wtedy Platforma była w opozycji i PiS rządził. PiS i Platforma zagłosowali za, no bo kto by przypuszczał, że można zagłosować przeciw. Lewica, wtedy SLD też głosowało za. Drugi raz, głosowaliśmy to w roku 2014, rządziła Platforma, PiS był w opozycji. No komu przyszło do głowy by, żeby tych pieniędzy nie wziąć? Znowu te dwie największe partie głosowały za. My też głosowaliśmy za. Przyszedł rok 2021. Platforma powiedziała, że nie będzie głosowała za pieniędzmi z Unii Europejskiej. Lewica powiedziała, że będzie głosowała za, czyli jak PiS. Czyli tak jak 2 razy poprzednio, wszyscy. I nas o co oskarżono? Że my chcemy koalicji z PiS-em. To znaczy? A co zrobił Donald Tusk, jak został przewodniczącym Platformy? Na pierwszym spotkaniu w Senacie to ogłosił. Trzeba było głosować za. Ale że Lewica z PiS-em to zapomnieli. Znaczy, naprawiam wam w głowie myślenie o tym, że to jest tak, że my coś mówimy złego. My mówimy po prostu po ludzku, jak jest. To tak jakbyś opowiadała, tutaj masz imię Renata. Tak. Renata. No to jakbyś, Renata słusznie powiedziała o tym w swoich lokalach. No trudno, żeby nie zrozumieć człowieka, który tak, ma dom albo mieszkanie, ma ogródek, zainwestował 10 tysięcy w kuchni albo 15 w łazienkę, narobił kasy tam, żeby jakoś normalnie mieszkać, a przychodzi władza i mówi tak, chcę ci pomóc. Ty mówisz zgoda, a on mówi tak, nie pamiętam. No nie. Znaczy ja też zalecam w polityce myślenie z pewnym kręgosłupem. Tobie i waszym środowisku pomóc. Ja się mogę obiecać, że tak jak powiedziała Joanna, my wniesiemy interpelację. My też tego przypilnujemy, jak będziemy rządzili. My nie zapominamy o takich sprawach. I w Olsztynie u Marcina pomagamy, i w Bielsku, i u mnie w Bydgoszczy. W wielu miejscach pomagamy w taki sposób załatwiać rzeczy. Potrafimy to robić. Zresztą rekomenduję, żeby wybrać dobrego prezydenta w 2024 roku i wtedy będzie łatwiej też załatwiać. I radnych dużo. I radnych dużo. Albo bardziej prezydentkę dobrą wybrać. Więc moi drodzy, patrzę na to z perspektywy też takiego obiektywizmu, ale wiem jedno. Wiem jedno i to też nie ulega też takiemu przekonaniu. Dzisiaj nie ma odwrotu od tej koalicji opozycyjnych partii. My się w wielu miejscach różnimy, ale też musi nas łączyć rozsądek. No rozsądek jest taki, że ten Kaczor, co by o nim nie mówić, nikogo nie obraża, bo to przecież wszyscy wiedzą, że mówi się na niego Jarosław Kaczyński, czyli Kaczor. Jest dzisiaj prezes Polski, mężczyzną, prezesem, facetem, który naniszczył dużo w Polsce. Naniszczył w Polsce dużo i doprowadził do sytuacji, w której musimy doprowadzić do naprawy tego. Trybunał Konstytucyjny jaki? Upolityczniony. Media publiczne, dzisiaj tutaj padło parę razy. Co się stało z tymi mediami? No wszyscy wiecie, jakie to są te media publiczne. No media publiczne jak wyłączasz, to masz poczucie, że Polska jest krajem mlekiem płynącym, wszystko jest świetnie, w ogóle generalnie to o co chodzi. Jest najlepiej. Opozycja opozycją, wszystko jest wspaniale, w ogóle nie ma żadnych problemów. Co zrobili z polską armią? No panowie, wiecie najlepiej. Przez 6 lat nic nie robili, teraz szybko kupują. A to dlaczego? Ja przypominam, co jest kupują? Ja przypominam, kto był pierwszym ministrem obrony narodowej zarządu pana Kaczyńskiego i pani Szydło. Macierewicz. Co on zrobił w pierwszym tygodniu swojego urzędowania? Włamał się do jednostki NATO, żeby przejąć sejfy. No to toż to robił ten Macierewicz.
Ten, który dzisiaj jest pierwszym dyrygentem Orkiestry Smoleńskiej i wszystkim wmawia, że co? Że w Smoleńsku był zamach. To co mamy za to, nie rozlicza ich? Co zrobił Prawo i Sprawiedliwość z sądami? O tym już powiedziałem. Nie dość, że upolityczniło, to jeszcze chciało paru wsadzić do więzienia. Jak się nie udało, to teraz się odwracają, puszczają oko, mówią, nie, my tam nic takiego nie robiliśmy. I ja przypominam, co oni zrobili, jak się kłócili z tym prezydentem Bidenem? Ci przecież spisowcy mówili, nikogo nie obrażają znowu, ale ludzie PiSu mówili tak, politycy. Biden, stary dziad, nic nie potrafi, nikogo nie... Co oni, tam Trump był najlepszy. A dzisiaj Duda się uśmiecha, prezydent i mówi, nie, no wspaniały jest ten Biden. Znaczy, o przeszłości trzeba pamiętać. Jak się nie pamięta o tej przeszłości, to później jesteśmy w takim właśnie matni, że pan Kaczyński, pan Ziobro, pan Morawiecki, co robią? Wprowadzają pełzający autorytaryzm. Puszczają oko do pewnej klasy ludzi i mówi tak, my wam będziemy kasę rozdawali, wy nam pozwólcie rządzić. Ale jakie to jest rządzenie? To jest rządzenie takie, jak są przekręty, o których tutaj była mowa, na przykład Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to oni tam winnych nie szukają. Tam CBA weszło i wyszło. I z niej nikogo nie znalazło, no tam 120 milionów jedną, w drugą, co tam. Tak. Ale jak są jakieś przekręty w platformie, no to chętnie pokazują, mówią, a ten winny jest. No dobra, winny to winny, siedzieć to siedzieć, na rozrabią to rozrabią, ale mocią panie, swoich wsadzajcie tak jak innych wsadzacie. Pokazujcie, że jest jakaś równowaga. A nie, jeden może organizować wybory i pieniądze znikają, a drugi mówi, ale to będę odchodzić. Racjonalność przede wszystkim trzeba zachowywać. Ja też mówię o lewicy w taki sposób. To znaczy lewica jest formacją, która ma swoje problemy, ma swoje błędy, ale możecie być jednego pewni. Z PiS-em w koalicji nie będzie. Swojego programu będzie pilnowała. Ludzi ma uczciwych i na pewno chce jednego. Chce Polski innej niż PiS. Polski dla ludzi, takiej jak i w samorządzie, takiej jak i w Polsce. Dlatego o tym mówimy i do tego przekonujemy. Czy będziemy się mylili? Na pewno będziemy. Czy popełnimy błędy? No trudno, żeby nie popełnić błędu. Ale jak idziesz z programem i masz ten program i popełnisz błędy, to przynajmniej wiesz, że próbowałeś coś naprawiać. Czy jest dużo w Polsce do naprawienia? Jest. Ale też nie można niczego zniszczyć. My nie chcemy rewolucji. My chcemy ewolucji systemu. Naprawiamy tam, gdzie go trzeba, ale naprawdę nie robimy głupich rzeczy. Co to jest dla nas głupia rzecz? Ewolucja w systemie edukacji. Co ten PiS narobił z tymi gimnazjami, to narobił. Ja sam jestem ojcem 13-letniej dziewczyny, 7-letniego chłopaka. I wiem jedno. My już nie będziemy optowali za tym, żeby przywracać gimnazja, bo my nie chcemy znowu chaosu w tej szkole. Niech ta szkoła już zostanie ośmioklasowa, niech te dzieciaki chodzą, nie róbmy znowu problemów z tymi podwójnymi rocznikami. Czy nam się nie podobało to, co zrobił PiS z reformą edukacji? Nie podobało. Czy dzisiaj knocą? Knocą. Ale nic nie będziemy wyrzucać do góry nogami, bo Polacy znowu nie chcą się uczyć od nowa. Jak będziemy my, co władza, zmieniali tą edukację i mówili tak, od sasa do lasa, to powiedzcie to swoim dzieciakom albo wnukom, to powiedzą, no nie będziemy tego robić. My po prostu wiemy spokojnie, odpowiedzialnie do przodu. Jak szkoła 8 lat, to na znowu na długo. Ale co chcemy zaproponować? My chcemy, żeby wzmocnić technika, szkolnictwo takie zawodowe. My uważamy, że trzeba w to zainwestować, że ludzie się zawodów mają uczyć. W Polsce, słuchajcie, my mamy najwięcej menadżerów. No, jesteśmy w menadżerach najlepsi. Wykształciliśmy miliony menadżerów. Wszyscy mieli być dyrektorami. A później jest problem, że nie ma miejsc dyrektorskich tyle. No, trzeba nauczyć ludzi też roboty, bo to jest problem. Ja jestem sam absolwentem techniki. Chociaż PiS stworzył dużo słuchajcie, skończyłem technikum stanowisk. I to wcale nie najgorsze, bo skończyłem technikum kolejowe. Miałem być maszynistą, nie wyszło. Ale nigdy nie wiadomo, zawód mam dobry. No, może się kiedyś przyda. Jak będę modernizację kolei robić. Dlatego tak kolej publiczna. Po pierwsze, technikum nie przeszkadzało mi w tym, żebym skończył studia. Technikum pozwalało mi w tym, żebym miał zawód i żebym wiedział, że jak zawsze gdzieś mogę wrócić. I to trzeba proponować ludziom, opowiadać im historią. Liceum nie wszystko ci da. Jak chcesz do liceum? Okej, okay, ale miej wybór. Dla nas, dla lewicy są ważne wybory. Jeżeli są wybory, to łatwiej się rządzi. Dziękuję. Ja odpowiem na jedno pytanie. Jakaś umiejętność, którą można wykorzystać w praktyce dnia codziennego. Ja jestem akurat po technikum gastronomicznym, więc wykorzystuję te swoje umiejętności. Dobra para, kucharz i maszynista, nie? Może... A i technik jeszcze. Technolog żywności. Technolog żywności. No to nie, co i byśmy zaprezentowali. Możemy drezynę wziąć i ruszyć w świat. Tak, będziemy gotować obiady. Szanowni Państwo, ale pytanie było o ochronę osób przed zwolnieniem z pracy po 50 roku życia. Tutaj pani zadała to pytanie. Tak, tak. Obecnie w przepisach w kodeksie pracy jest artykuł 39, który mówi o tym, że osobę przed 4 lata przed nabyciem praw emerytalnych nie można. Ja tylko się wtrącę, mówi to były wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
To też. Więc, tak. Zna się na temacie. 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego pracodawca nie może, no tam są wyjątki oczywiście, ale pracodawca nie może zwolnić osoby z pracy. Wydaje mi się, i słusznie, że pani zwraca na to uwagę, że my jako Lewica powinniśmy bardziej przyjrzeć się tej ochronie pracowniczej, tym bardziej, że w poprzedniej kadencji Sejmu były próby majstrowania przy tym i skrócenia tego okresu z 4 lat do 2. No, wiecie, że Lewicy nie było w poprzednim parlamencie i takie pomysły w Ministerstwie Pracy gdzieś się pojawiały. Niektórzy posłowie bardziej z opcji liberalnych takie rozwiązania gdzieś tam próbowali przemycić. Wydaje mi się, że ten 4-letni okres ochrony jest ok, natomiast można byłoby rozważyć, i myślę, że to przegadamy po prostu na klubie, żeby osoba 5, 6, 7, może 8, a może nawet 10 lat przed nabyciem praw emerytalnych, jeżeli miałaby być zwolniona z pracy, żeby ten okres wypowiedzenia był dłuższy. Tak, żeby on rósł. To, żeby, to nie było tak, że nagle z dnia na dzień zyskujemy 4-letnią ochronę, tylko powiedzmy 6 lat przed nabyciem praw emerytalnych mógłby ten okres wypowiedzenia wynosić, nie wiem, 6 miesięcy. Jeżeli ktoś chce kogoś zwolnić, to żeby ten pracownik, który ma trudniej na rynku pracy, miał dłuższy czas na znalezienie czegoś nowego, bo czasami 3 miesiące to jest zbyt krótki czas, ale może 6 miesięcy, może 7 miesięcy będzie tym czasem bezpiecznym dla takiej osoby, powiedzmy 50+, na znalezienie nowego miejsca pracy, ostatniego zazwyczaj, bo osoba, która już ukończy ten 61 w przypadku mężczyzn, albo 56 rok życia w przypadku kobiet, już zazwyczaj zostaje do końca w tej pracy. Więc dziękuję za zwrócenie na to uwagi i myślę, że to jest warte przegadania tego na klubie. Dziękuję uprzejmie.